W każdym razie słuchajcie, to ja tutaj muszę dać świadectwo, bo to mało kto wie. Gontarz w 68 roku był głównym antysjonistycznym, nie antysemickim żadnym, bo to teraz się oczywiście w ramach obecnej poprawności politycznej łże i opowiada Androny, że wtedy była nagonka antysemicka. Nieprawda. Cała masa towarzyszy pochodzenia żydowskiego w 68 roku została na stanowiska i niech nie opowiadają Andronów, że była nagonka antysemicka. Jakby była antysemicka, to by ich na stanowiskach w latach 70. nie było, a było ich sporo. Już nie będę wymieniał numeratywnie. W każdym razie ZP Grunwald się zajmował tą ewidencją, no ale tu nie jest zebranie Grunwaldu. Proszę was, no, z tym myśmy się zajmowali niezależnie od MSW. Zupełnie. I dzięki temu te kartoteki są, no powiedzmy, w archiwum Grunwaldu, które jest tu ostatniego sekretarza generalnego. No i proszę was, ale w 68 roku była kampania antysjonistyczna. Przy czym? Trzeba tu od razu powiedzieć, że to była tylko przykrywka. To wszystko do dzisiaj to jest wszystko bal maskowy. Otóż po prostu już to się zaczęło w 67 roku, jak była słynna wojna sześciodniowa. I Związek Radziecki, który był tu numerem jeden w obozie i nie można było do 68 roku zrobić czystki agentury. No, radzieckich specjalistów już wyproszono z podziękowaniem w 56 roku, co jest pierwszym dowodem na to, że przestaliśmy już wtedy być, powiedzmy, no, pod ścisłą okupacją radziecką, wyjechali, ale została agentura, jako, no, jako Polacy, komuniści przedwojenni, jak się ich ruszało, zaraz wrzask był niejednokrotnie, że to jest antysemityzm, fuj. No i proszę was, przyszedł 67 rok, wojna sześciodniowa, zerwanie stosunków izraelsko-radzieckich i później również polsko-radzieckich. Słynna była to polsko-izraelskich, tak, ale to prawie była polsko-radzieckich. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pod hasłem walki ze sionizmem zaczęto czyścić ze starej jeszcze NKWD-owskiej agentury. Taka była istota. I teraz te ich potomkowie w tej chwili robią z tego nagonkę antysemicką. No jakby to była nagonka antysemicka, to na przykład towarzysz Jędrychowski by nie mógł zostać, no dajmy na to, a został na bardzo wysokim stanowisku. A Jędrychowski był Karaimem, a nie Żydem, więc... Wywiad izraelski bardzo chętnie korzystał również z Karaimów, żeby kolega wiedział. Nie robił tu wielkich różnic, to tak między nami na marginesie. Znaczy nie, to kolega ma w sensie ścisłości naukowej rację, ale przede wszystkim pan Jędrychowski, no on oczywiście prawdopodobnie nie był izraelskim agentem. I dlatego go nie ruszono. Tym niemniej dla antysemitów to on był Żydem i mógł być zwerbowany również przez wywiad izraelski. Ale jak go sprawdzono, okazało się, że nie był i został na wysokim stanowisku. No cała czereda, już nie będę wymieniał. Czyszczono z agentury NKWD pod hasłem walki ze sionizmem. No i proszę was, no zresztą głównym propagandystą był Ryszard Gontarz. Jak przeglądacie roczniki prasy z tych kilku miesięcy, bo to tylko kilka miesięcy trwało. Zresztą jest to opisane w książce Brochockiego, Rewolta Marcowa. No to proszę was, po prostu Ryszard Gontarz przede wszystkim w Prawie i Życiu, bo to była gazeta, tygodnik, którego redaktorem naczelnym był profesor Konkol, zamieszczała całą serię artykułów antysjonistycznych, nie żadnych antysemickich. Teraz się to kategoryzuje jako rzekomo antysemickie.
No, ale to dobre trwało krótko, bo towarzysze radzieccy się zorientowali, co jest grane. No, wiecie, mieli tutaj. Czy mógłby pan zdefiniować różnicę? A proszę bardzo. No, to jest taka różnica jak między Polakiem a polskim nacjonalistą. Sionizm to jest żydowski nacjonalizm po prostu, przy czym ja... Czy szowinizm, nie nacjonalizm? Nie, właśnie nie, nacjonalizm. Ja tu od razu, nie, bądźmy ściśli. Słuchajcie, więc ja używam tutaj w znaczeniu przedwojennym, nie tym współcześniackim, no, które jest pseudoinformacyjne. A no tak, są nowi koledzy, to trzeba wyjaśnić. Otóż po wojnie, w propagandzie i nauce dokonano pewnej zapaści semantycznej. Dokonano, a więc był to proces sterowany. Dokładnie. Jak najbardziej. Pod patronatem towarzysza Jakuba Bermana, który był odpowiedzialny za te rzeczy w biurze politycznym i sekretariacie pracy. Ja to może namaluję. Dla jednych to jest informacja, dla drugich przypomnienie, repetycja. Jest zresztą na ten temat w internecie, jak wejdziecie w Google moje imię i nazwisko i tam różne są linki i jest taki link do różnych tekstów związanych ze mną z materiałem ikonograficznym. I tam jest jeden taki materiał dotyczący tejże zapaści semantycznej. To jest z moich wykładów z grupą węgrowską. Więc przed wojną były następujące pojęcia. Był patriotyzm, nacjonalizm, i część, skrajna odmiana nacjonalizmu to był szowinizm. O. Czyli szowinizm był skrajną odmianą nacjonalizmu. Można też od biedy mówić o szowinizmie klasowym, ale to raczej nie było w obiegu. Roman Dmowski był twórcą polskiego nacjonalizmu nowoczesnego, ale był zdecydowanie przeciwnikiem szowinizmu narodowego. Również, to żeby była jasność. Ja nie wiem, czy ja... Potępił w swoim dziele, w swoim artykule z 1934 roku, zupełnie dziś nieznanym, jest tylko chyba w 10 tomie pism Dmowskiego, kiedy pojawił się u władzy w Niemczech niemiecki nacjonalizm, który miał charakter szowinistyczny i to skrajnie szowinistyczny, nawet w stosunku do naszych szowinistów, bo i tacy byli w Polsce. I proszę was, po prostu Dmowski napisał wyraźnie, że musielibyśmy być wrogami kultury, żeby to, co pokazują hitlerowcy, uważać za wzór dla narodu polskiego. Żebyście wiedzieli. Jakiej kultury? Naszej, europejskiej. On jeszcze wtedy nie znał nauki Konecznego i nie używał pojęcia cywilizacja łacińska. Bardzo ciekawe, ale pisze tak, no to po to istniał Rzym, który dał Niemcom tradycje prawne, po to całe pokolenia niemieckich prawników pracowały nad niemiecką kulturą prawną, żeby dzisiaj powiedziano Niemcom, że prawem jest wola wodza. Musielibyśmy być wrogami, on chyba użył nawet słowa cywilizacji, gdyby to uważać za wzór dla narodu, dla ruchów narodowych. Ale tu wam powiem na marginesie, żebyście nie byli zaskoczeni, że w książce Andrzeja Giertycha o wyjście z kryzysu, wydanej w 1938 roku, jest taka litania. Kim jesteśmy? To znaczy my, narodowcy, on wtedy był Dmowczykiem jak najbardziej w tej ścisłej grupie takiej, nazwijmy to, tajnej quasi mafijnej przed Dmowskim. No i Dmowski pisze tą książkę, jest książka programowa,
żeby się przedstawić, kim my jesteśmy, bo już niedługo dojdziemy do władzy. Jesteśmy narodowcami, tak jak, i tu jest cała litania, gdzie oprócz włoskich faszystów są wymienieni również narodowi socjaliści. Na szczęście ta książka jest prawie nieznana. I tylko wam mówię, że jeżeli jest szansa, że o czymś się dowiedzą nasi nieprzyjaciele, to nasi ludzie powinni się o tym dowiedzieć wcześniej i obszerniej niż ktokolwiek inny, więc ja was tu informuję. I wylicza. No ale jak omawialiśmy to kiedyś, po prostu, Jędrzej Giertych, związany z samodzielnym referatem informacyjnym dowództwa okręgu floty, był, jakby to powiedzieć, kanałem wpływu tej części obozu Piłsudskiego i dwójki w tym, bo dwójka była integralną częścią obozu marszałka Piłsudskiego, a później jego spadkobierców, która tak zwany testament marszałka interpretowała mniej więcej w taki sposób, jak profesor Wieczorkiewicz na polskim portalu naukowym możecie znaleźć ten tekst. On mówi, że w naszym interesie był sojusz z Niemcami i zniszczenie, no bo po prostu konsekwentnym antykomunistą. Zniszczenie Sowietów. Giertych to interpretował po paleoendecku, jak ja to nazywam, że napisał wręcz w Tragizmie losów Polski, tom drugi, ocenzurowany w wydaniu z 90 roku przez paleoendeków. Tam usunięto bez informacji, bo można robić skróty, ale trzeba poinformować w przedmowie, że to nie jest pełna wersja. Ja się zapoznawałem w czasach głębokiego PRL-u z pełną wersją i dobrze to pamiętam. Zresztą mam też kserokopię tych stron z pełnej wersji. I tam Giertych mówi tak, to jest 36 rok, dwa lata przed wyjściem z kryzysu, więc to nie był incydent, tylko jakaś linia. Mówi tak, że oczywiście głównym wrogiem Polski były Prusy i tu linię Dmowskiego. Wpisuje się całkowicie w linię Dmowskiego, jeszcze tam dodaje masę dowodów. To jest pierwszy tom Tragizmu losów Polski. Warto jako literaturę uzupełniającą. Ale w zakończeniu drugiego tomu mówi, że to jest 36 rok, że obecnie Hitler zrywa z polityką pruską. A przede wszystkim rozpoczął walkę z Żydami. A głównym wrogiem Polski są Żydzi, pisze Jędrzej Giertych. No to właśnie wyrzucono. Jego pogrobowcy to wyrzucili. Ale to trzeba znać. Bo obecna wersja historii jest jeszcze bardziej sfałszowana niż PRL-u, to sobie musicie zdawać z tego sprawę, a to są dowody, ja wam przytaczam. Proszę to zresztą sprawdzać. Nie wierzyć mi na słowo, tylko sprawdzać i zresztą tam sobie przeczytacie. Mówię, Hitler zrywa z tradycjami pruskimi i dlatego no, nie należy tutaj go podciągać. To jest ciekawe, jeszcze nie głosi Giertych sojuszu z Niemcami hitlerowskimi, bo głównym wrogiem Polski są Żydzi, a Żydzi panują nad Sowietami. Na marginesie to już wtedy były informacje z lekka nieświeże, bo właśnie w tym czasie Stalin rozkręcał czystki, ofiarą których padało bardzo wielu ludzi zwanych w języku paleoedeckim żydokowną. Sowiecką, a później polską rzeź kadry kierowniczej KPP tutaj się mieści, więc tego Jędrzej Giertych nie zauważał, no nie musiał być okuram w najnowszych materiałach wywiadowczych. Ale tak Stalin robił, że jednych Żydów wykańczał za pomocą innych Żydów? No to tak się robi w socjotechnice. Gdyby dzisiejsze prawiczki były mądre, to by jednych postkomunistów wykańczały przy pomocy innych postkomunistów. No bo postkomuniści najlepiej znają postkomunistów i tak samo on używał tych Żydów, co znali środowisko żydowskie, do wykańczania innych Żydów. Zrobił gradację, którzy są dla niego najbardziej niebezpieczni, wykańczał tak
seriami to samo się powtórzyło w PRL-u zresztą. Polskie prawiczki dzisiaj wykańczają rękami Polaków. Więc... No tak. Czyli nasi wrogowie wykorzystują naszych prawiczków, pseudonarodowców nawet, do wykańczania innych Polaków prawdziwych. Narodowców i również pseudonarodowców. Tu nie ma różnicy. Wrogowie tutaj tylko taktyczne różnice robią, a nie strategiczne. A proszę powyłączać te diabelskie urządzenia. No i koniec, co tam. Nie bądźmy niewolnikami techniki. Od czasu jak Dudajew, no dzięki temu, że miał właśnie radiotelefon, został namierzony, zbombardowany i zabity, powiedziałem, ja nie będę żadnych komórek kupował. Nie z kimi się nie ściągają rakiety. No, czort wie, co ściągają. Jestem człowiek starej daty. Poza tym to tak łatwo jest namierzyć. Nie, no ale to po prostu w tej chwili nie mam się czego tak bać strasznie. Ale nawyki. Nie chcę się wyzbywać dobrych nawyków, bo jeszcze nie wiadomo, czy się kiedyś nie przydadzą. Więc radzę wam się też uczyć dobrych nawyków. I nie, dlatego one w tej chwili są niepotrzebne, poza tym, że tam przeszkadzają w trakcie zajęć, ale generalnie to ja tylko uczyć się, bo jakby te nawyki będą potrzebne, to już będzie za późno się uczyć. To ja się o tym przekonałem w 60 roku na własnej skórze i pupie, za przeproszeniem. No, wracając teraz do tego. Otóż w obozie sanacyjnym, jak to wtedy nazywano, czyli w obozie Piłsudczyków, były dwie tendencje, z których jedna bardzo wpływała, a jej przedstawicielem był na przykład premier Walery Sławek, uważała, że głównym naszym wrogiem są Sowiety, to byli konsekwentni antykomuniści i że trzeba się przymierzyć z największym wrogiem komunizmu, jaki był. No, utworzył pakt antykominternowski Adolf Hitler. Ja zresztą mówię wszystkim dzisiejszym antykomunistów, dla których antykomunizm jest ideologią. Oni nie są pro, tylko oni są anty. Antykomuniści, antypostkomuniści, lustracja, dekomunizacja, to jest ich ideologia. Kochani, prędzej czy później dojdą do apoteozy hitleryzmu, bo największym antykomunistą w historii świata był Adolf Hitler i nikt jak dotychczas temu nie był w stanie zaprzeczyć. To dlaczego partia hitlerowska nazywała się narodowo-socjalistyczna? Z przyczyn socjotechnicznych, dlatego że chciała wyrwać potężną część proletariatu niemieckiego spod wpływów komunistycznych i socjaldemokratycznych. I do tego celu im służył antysemityzm tak zwany, czyli antyjudaizm, mówiąc precyzyjnie. Bo pokazywali, że tam czołowi luminarze tych partii to są Żydzi, a w Kominternie podobnie. To są lata 20. Początek lat 30. jeszcze przed wielkimi czystkami. Więc to wtedy było, no powiedzmy, dość łatwe do uprawdopodobnienia. I w związku z tym, żeby wyrwać tych ludzi, wziął maksimum haseł, on manipulował precyzyjnie. Ten elektorat, mówiąc dzisiejszym językiem, bo to jeszcze była demokratyczna Republika Weimarska, Hitler nie zmieniał tej konstytucji, tylko znaczy, dodał tam pewne rzeczy, ale pozostawił, doszedł w wyniku demokratycznych wyborów, niefałszowanych, bo jeszcze nie hitlerowcy liczyli głosy wtedy. Więc chciał Hitler w tej nazwie partii zawarł dla każdego coś miłego. Narodowa dla nacjonalistów niemieckich wszystkich maści, socjalistyczna dla socjaldemokratów i komunistów, niemiecka dla patriotów jeszcze kajzerowskiej daty, partia, no to partia, no bo szanował demokrację i konstytutę, jak to nazywał marszałek Piłsudski, i robotnicza, żeby komunistom zabrać elektorat. I tłumaczył tak tym, mówi, słuchajcie, przecież patrzcie, że wasi bonzowie nie bronią niemieckiego robotnika przed żydowskim kapitalistą, bo strajki urządzają u niemieckich kapitalistów, a nie u żydowskich. Przyczyny tego były bynajmniej nie jakieś
demoniczno-rasowe, tylko czysto operacyjne. No po prostu jak się pojawił ruch robotniczy, to kapitaliści żydowskie robili składkę na przekupywanie liderów partii robotniczych. No to wszyscy kapitaliści to robią, u nas to biurokracja robi i się przekupuje tych działaczy związkowych, później liderów partyjnych. Rzecz stara jak demokracja. Hitlerowców Żydzi nie traktowali poważnie. Uważali, że to jakieś tak jest mało poważne. Szkoda pieniędzy po prostu na to. I to się na nich zemściło. Hitlerowcom nie dali kuku w ruku. A jak już hitlerowcy byli za silni, to już oni nie potrzebowali pieniędzy od Żydów, tylko szli do przodu jak huragan, a najważniejsze było dla nich odebrać elektorat i poparcie komunistom. No komunistom i socjalistom. Była socjalistyczna i była i robotnicza hitlerowska partia. I wtedy już się wszyscy kapitaliści zaczęli składać, żydowscy i nieżydowscy, na to, żeby Hitlerowi dać kuku w ruku, ale to już powiedzmy Żydom nic nie dawało, no bo byli w tłumie. Uważano, wszyscy dają, to ja nie muszą dawać. Żadna łaska. Żydzi wykazali słaby refleks, nie pierwszy raz. Teraz zresztą w Afryce Północnej na razie też wykazali słaby refleks. Ja wam powiem, oderwali się od korzeni bójkarskich. Zarozumialcy uważali, że oni już dadzą radę. Bójki nie polskiej, a to co jest, to nawet nie ma co mówić. Rzeczywiście to z tą drugą częścią, to ja się z nimi zgadzam. No i tradycje dwójkarskie istnieją, tylko tyle, że nie w państwowych naszych służbach. Tak czy owak, proszę was, powiedzmy sobie szczerze, była potężna grupa w obozie sanacyjnym, która była szczerze antykomunistyczna i antyrosyjska. Spadkobiercami ich są dzisiejsi kaczyści. I proszę was, była walka wewnątrz sanacji. Podstawowym przeszkodą do ewentualnego sojuszu z Niemcami był obóz narodowy, który był w definicji uczulony na zagrożenie niemieckie. No, więc trzeba było jakoś przeprogramować obóz narodowy. No to jak to zrobić? Na bazie walki z Żydami. To był jedyny Junktim. I w tym kierunku wyraźnie Jędrzej Gierty działał, co można udokumentować. O wyjście z kryzysu w ogóle nie zostało wznowione w Pomrocznej, nawet w okresie, jak Giertychowcy współrządzili. A tragizm losów Polski wyszedł, ale ocenzurowany, to zakończenie usunięto. No i to tak wyglądało. Oczywiście ten w końcu zwyciężyła opcja w obozie sanacyjnym, opcja antyniemiecka, która zresztą dominowała mimo wszystko. Ja nie wiem, sam Piłsudski chciał robić wojnę prewencyjną przeciwko Niemcom. Tak, no to jest jako taką właśnie udokumentowane. No ale jak Zachód nie chciał, to Hitler zawarł, przepraszam, Piłsudski z Hitlerem zawarł po prostu no pakt o nieagresji. Ze Stalinem zresztą też. No i co tam słychać u pana Ryszarda? No trzyma się. Myśmy troszkę porozmawiali, tylko nawet jeszcze nie ma. A on zere Allenstein? Zaraz żeśmy przyjechali, aha, bo ja przepalkowałem, więc myślałam, że oni już są nawet. No ja tu, żeby nie zaczynać tego głównego nurtu, to bieżączką się zajmuję z historycznymi wstawkami. Straszne zadyszki mnie łapią. Tak, starość, tak. Nieradość. Tak. Brak alkoholu we krwi, człowiek. Tak, trzeba się ruszać jak najwięcej. Ja wczoraj nic nie wiem. Ja staram się chociaż stać przy tablicy, a nie siedzieć. Też jakieś ruchy tu ręką, mała gimnastyka. Więc proszę was,
no, zwyciężała ta opcja, jednak antyniemiecka, proaliancka, no, ówczesna natowska opcja. Tak mi powiedział, do czego nas ona doprowadziła, to już w 1939 roku zostało dobrze udokumentowane. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby, nie daj Boże, w tej chwili co do czego doszło, to NATO się ograniczy do deklaracji, jakichś sankcji, potępienia, tak, konta tam komuś zablokują i tyle tego. A jeżeli Kaddafi ma w Singapurze, to i tak gwiżdżę na to przede wszystkim. Ja nie wiem, gdzie on. Bo Singapur się zablokował, no jest Szwajcaria. Jakoś tak ja myślę, że po co w Singapurze? Szwajcaria no, nie zablokowała. Nie zablokuje, bo by straciła wiarygodność. Przecież oni na takich pieniądzach robią biznes. Ale nie są w ogóle w NATO, ani w Unii Europejskiej i mają pełną niepodległość dzięki temu. Niedawno było referendum w sprawie wolnego dostępu do broni. Zdecydowanie się opowiedzieli za pełnym dostępem do broni. No tak jak było, Szwajcarii jest taki specyficzny system obrony. Proszę pana, to nie jest specyficzny system, to jest system krajów niepodległych. Dostęp do broni jest najlepszym obiektywnym wskaźnikiem, czy mamy władze okupacyjne w formie jawnej lub ukrytej, czy niepodległy kraj. I proszę pana, ja to pamiętam z mego życiorysu. W 1939 roku miałem już prawie 4 lata i jakie były pierwsze zarządzenia władz okupacyjnych? Oddać całą broń, za posiadanie broni do kary śmierci łącznie, no teraz obniżona jest. Epoka rewolucji informacyjnej, więc już trudno za nielegalne posiadanie floweru, jak to się przed wojną nazywało, dawać tam dożywocie. No zdaje się, że do 5 lat jest, ja już tam nie pamiętam. I druga rzecz, oddać radioodbiorniki. No to jest cenzura w internecie teraz. Udokumentowana dobrze w moim biogramie, znaczy w historii mego biogramu w Wikipedii, tylko trzeba wiedzieć, gdzie tam trzeba kliknąć i gdzie szukać. To odsyłam do początku marca 2008, tam jest pierwszy, przed pierwszą cenzurą i z września 2009, tam jest przed drugą cenzurą. I to nawet dwukrotnie wchodzili. No więc słuchajcie, to jest podstawowa sprawa. Czy się władza boi narodu, czy się nie boi? To nie tylko Szwajcaria. To jest w Stanach Zjednoczonych, to jest, proszę pana, również w Rosji jest dużo łatwiejszy dostęp do broni. Nawet w Związku Sowieckim był niż u nas w tej chwili przed wojną do kalibru 6. Nie trzeba było w ogóle żadnych pozwoleń ani rejestrowania. To się nazywało damskie pistolety. Ja to pamiętam, bo jeszcze czytałem przedwojenne różne gazety, studiowałem i tam były ciągle ogłoszenia, że Browning 6 zezwolenie niepotrzebne. No to już koledzy są, to możemy dalej jechać. Jeszcze tylko skończę z tą zapaścią. Spokojnie, zapaść polegała na tym, że przedefiniowano to wszystko. Ja tutaj dam strzałki. O, programowy. O, przedefiniowano. Stąd dotąd. To się nazywa patriotyzm. Czyli pseudoinformacja w rozumieniu jakościowej teorii informacji. A szowinizm przedefiniowano i to nazwano nacjonalizmem. W wyniku czego na to, co się nazywało nacjonalizmem przed wojną, ale nie szowinizmem, w ogóle nie ma terminu. Bo patriotyzm może dotyczyć zarówno państwa narodowego na przykład, jak i wielonarodowego. Radzieccy patrioci cesarsko-królewskiej Austrii. Amerykańscy, tak. No tu jest dyskusja, czy jest naród amerykański, czy nie. Ja nie chcę w tę dyskusję wchodzić. W każdym razie słowo patriotyzm jest wieloznaczne.
Natomiast nacjonalizm to jest miłość do własnego narodu, nawet jeśli nie posiada państwa. I widzicie, jak to wszystko zostało rozmyte. Ja tam na poprzednich zajęciach pokazałem, że ta zapaść semantyczna w słowach kluczowych pozbawiła nas jednego bitu informacji identyfikujących. To jest tak, jakby kawał pamięci w komputerze odcięto. I to wszystko ma swoje konsekwencje. To nie jest tylko formalna zabawa. Czy mogę tutaj do tego pewną, nie wiem, moją filozofię... Więc wracając do sprawy nacjonalizmu żydowskiego. Ja używam słowa nacjonalizm w przedwojennym znaczeniu. I wśród nacjonalistów żydowskich odróżniamy szowinistów i nieszowinistów. W Izraelu na przykład mamy bardzo wielu nacjonalistów żydowskich, a nie narodowców żydowskich, którzy nie są szowinistami. Przykłady, proszę bardzo. 20 kilku oficerów lotnictwa izraelskiego, a więc elitarnej formacji armii izraelskiej, odmówiło z przyczyn etycznych bombardowania cywilnej ludności w Gazie. No tak, to są niewątpliwie narodowcy żydowscy, to nie są kosmopolici, ale w języku nauki o cywilizacjach łacinnicy. Narodowo Żydzi, cywilizacyjnie łacinnicy, należą do cywilizacji łacińskiej. No tam już jest mieszanka cywilizacyjna. Jakie to będzie miało konsekwencje dla państwa Izrael, to jest osobny zupełnie temat. Tym niemniej pokazuję wam, że istnieją żydowscy szowiniści, no ten rabin, co możecie na blogu kolegi ostatni wpis, wiesz, cały artykuł nie będę wchodził. Proszę sobie wejść na, jakie tam jest wejście do... Andrzej Wronka, blogspot, ale na mojej stronie jest przekierowanie. Aha, jak się, jak się rzuci Andrzej Wronka tam... kom, tak, to jest przekierowanie. No i słuchajcie, na Polskiej Myśli Narodowej się pojawił nowy, bardzo ciekawy wpis. Wrzucić tylko Polska Myśl Narodowa, zaraz na początku się pojawia ten wpis i leci. Więc proszę was, jaki jest rezultat? Rezultat i inne objawy tej zapaści, już nie tylko semantycznej, ale zapaści naukowej. Ano proszę was, niedawno kolega, który robi doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referował tam pierwszą część swojego doktoratu, no i tam mówi o Konecznym, nauka porównawcza o cywilizacjach, mówi o Petrażyckim, twórca polskiej psychologiczno-socjologicznej szkoły w teorii prawa. Mówi o jego uczniu Więdce, którego asystentem był znany Wiesław Szanowski, żyjący jeszcze dzisiaj. Ja zresztą dzięki niemu się zapoznałem z tym. A ci nic, Konieczny? Filozofowie, bo to nawet działa fizycznym. Konieczny? A kto to Konieczny? Profesorowie, doktorowie habilitowani. Petrażycki? A kto to Petrażycki? Przecież twórca polskiej filozofii prawa w XX wieku. Tłumaczenia jego dzieł są we Francji, w języku francuskim, to co wiem. W Rosji, w języku rosyjskim. Nawet w Związku Radzieckim już w końcowym okresie traktowano Petrażyckiego jako rosyjskiego uczonego, no bo on był w zaborze rosyjskim, urodził się na Białorusi. Białorusini też znają ten dorobek, wiem co mówię, bo na konferencji naukowej mnie przekonywali, że on jest po prostu białoruskim uczonym, bo urodził się na Białorusi. No jego rodzice mieli majątek na Białorusi, tam się urodził. To było zresztą dawne Wielkie Księstwo Litewskie, więc na dobrą sprawę Litwini też by go mogli. Gdyby byli gramotni, to mogliby powiedzieć, że to było Wielkie Księstwo Litewskie i Petrażycki jest ich uczonym. No można by im to nawet podpowiedzieć przy jakiejś okazji. I uważam, że Petrażycki to jest białoruski katolik po prostu.
Był katolickiego wyznania. Tak, tak. Tak jest. No i proszę. Na Białoruś. No bo się urodził, że na Białoruś. Obecnej Białorusi. Wiecie, no, to zależy jakie kryterium. Proszę pana, jak wszystko zależy od definicji. Jak pan weźmie definicję według miejsca urodzenia i obecnego stanu Białoruś. Jak pan weźmie ówczesny stan według miejsca urodzenia, może być litewskim uczonym. Proszę was, i będzie wtedy Leona z Petrażyckas czy coś takiego. Jak znacie Litwinów, to możecie im podpowiedzieć. My nie jesteśmy zazdrośni. Możemy się dzielić naszymi dobrami. Mamy ich pod dostatkiem. Najgorsze, że u nas nie znają. Ja się zastanawiam, czy reżim Zaczesława, czyli Łukaszenki, coś korzysta z tych, z Petrażyckiego. Ja nie wiem. Ja mam tam przez internet się połączy z Uniwersytetem w Mińsku i zapyta, ja nie pytałem. Dalej, proszę pana, dalsza sprawa. Weźcie, no Piętka. Piętka jeszcze po wojnie wykładał na dwóch uczelniach, Uniwersytet Warszawski i SGH, późniejszy SGPiS. A tutaj w takiej czołowej uczelni nie wiedzą. Ten kolega był zszokowany. Ja mówię, niech się kolega nie dziwi. Ci ludzie są ofiarami bermanowszczyzny, która amputowała nam cały istotny z punktu widzenia sterowniczego dorobek polskiej nauki przedwojennej. A pana zadaniem jest być ich osobowym źródłem informacji, to znaczy złożyć im donosy na temat nieznanych. To który nasz kolega robi? A ja już ja nie mam pamięci do nazwisk. Jest taki jeden. Wiecie, jakoś tak. Jest bieg swój, a nigdy do nazwisk nie miałem pamięci. Ja byś tam jest. Przychodził tutaj? Ja myślę, że to... Może kiedyś inny. Nie, on jest z innej grupy. On jest z zupełnie innej grupy. Jak będzie chciał, to sam przyjdzie i opowie. Ja go będę wyleczał. Ja tylko zaznaczam, że to jest informacja źródłowa. No dobrze, i teraz proszę was, wracając do tego, to co my mówimy, to co my przerabiamy, wyrosło na bazie nieprzerwanej tradycji nauki polskiej, która w oficjalnych uczelniach została przerwana po 1948 roku i ta przerwa się pogłębia. Nie nadrobiono, bo jedyne co zrobiono po 1989 roku, to amputowano marksizm, a cała reszta została bez zmian. No dobrze, no to teraz już mamy tutaj skład. Ja przepraszam, że tutaj jeśli zapytam o ten nacjonalizm i szowinizm, bo... Tak, tak. Także nie, nacjonalizm, słuchajcie, jest rozumiany jako pewna idea. Ta idea z definicji... Doktryna, nie tylko idea. No tak, ale uznaje miłość do narodu i to tak jest. Bez względu na to, czy to jest miłość tego narodu do swojego, czy innego do swojego, prawda? W związku no z czym, tak, to już w sensie takim filozoficznym. No prawda, w związku z czym... A szowinizm tylko swój uznaje. W związku z czym, jeżeli nacjonalizm jest ideą, gdzie narodowcy szanują pewną ideę, to nie mogą nie szanować tej idei u innych. Czyli muszą szanować nacjonalizmy innych narodowości. Więc nie może tu się mieścić w tym szowinizm i nie może on zachodzić za nacjonalizm. Ja uważam, że są to pojęcia całkowicie przeciwstawne i odrębne. Szowinizm nie jest częścią nacjonalizmu. Logicznie moim zdaniem jest to nieuzasadnione takie mieszanie tych pojęć, czy powiedzmy nachodzenie jednego na drugie. Przepraszam, bardzo, że tutaj... Proszę bardzo, tylko zwracam uwagę, że przy takiej definicji, jak kolega podał, to jest zresztą definicja, którą przyjmowali polscy narodowcy. Tak. Tutaj kolega jest spadkobiercą Dmowskiego i jego uczniów i współpracowników. Tak, ale powiedział pan, że przed wojną to zachodziło, więc ja się z tym nie zgadzam. No. Nie, proszę pana. Jeżeli pan przyjmie taką definicję, to ja nie wiem, czy poza polskimi nacjonalistami pan znajdzie jakikolwiek inny nacjonalizm, a u nas też pan ma szowinistów. A tak, ale to jest zupełnie coś odrębnego. Ja uważam, że są pojęcia przeciwstawne. No dobrze, ale to pan reprezentuje polski punkt widzenia.
A my tu tworzymy siatkę pojęciową, odnoszę do aksjomatycznej teorii poznania, którą żeśmy naukowali. Tworzymy siatkę pojęciową, która ma zintegrować naukę w skali światowej. Rozumiem. A że my to teraz robimy w skali polskiej, bo ja się czuję w obowiązku robić coś najpierw dla swego narodu, a potem dla innych. No potem będziecie to tłumaczyć. Ja już się tym nie będę zajmował. Najwyżej mogę korygować tłumaczenie. Ale proszę was, później dla innych. I jeżeli przyjmiemy polską siatkę pojęciową, to się nie będzie nadawało dla innych. Bo wtedy pan będzie wszystkich nazywał szowinistami, a szowinizm w tej chwili funkcjonuje jako bardzo negatywny stereotyp. No i tutaj wyższość kultury polskiej jest widoczna. I ona wtedy dopiero jest widoczna. Proszę pana, ale... A przepraszam, że tutaj jeszcze wejdę w słowo, jeśli mogę. Ja się z panem zgadzam, ale ja tego nie mówię. Ale dlaczego nie? A ja się tutaj jeszcze dlaczego mówię? To, że jakieś pojęcie nie funkcjonuje w rzeczywistości, nie znaczy, że ono nie może być uniwersalne. W związku z czym to jest żaden argument, że nie znajdę takich u innych narodów. To jest pojęcie. Pojęcie w siatce rozumowej, prawda? W pewnym rozumieniu spraw. Proszę pana, to jest bardzo dobre ujęcie na rynek wewnętrzny. Ale jeżeli tworzymy w tej chwili naukę z myślą o świecie, to ja już pod tym względem jestem globalistą, tylko wyśmielam się z dzisiejszych globalistów i mówię, słuchajcie, jeżeli nauka jest pokawałkowana i przedstawiciele różnych dziedzin nauki z tej samej narodowości, w tym samym języku nie są w stanie się porozumieć, to gdzie tu mówić o globalizmie? To są wszystko brednie propagandowe. Natomiast ja nawiązuję do starej idei Kościoła katolickiego z czasów średniowiecza, no i nawet i starożytności. I staram się robić język, który byłby użyteczny do integrowania nauki w skali światowej, a później porozumienia między narodami. Można by to nazwać uczciwie internacjonalizmem, nie antynacjonalizmem, bo znowu przedefiniowano pojęcie internacjonalizmu, nadając mu sens, że to jest antynacjonalizm. Nie! Rozróżnijmy antynacjonalizm od internacjonalizmu. Ja w tym sensie jestem internacjonalistą. Więc najpierw, jeżeli pójdziemy, a to może być już prędzej niż myślicie, jeżeli będziemy musieli wyjść poza Polskę, śpiewając, zaśpiewam to eurojęzyku, żeby było dialogowo Heute wer uns Poland und morgen die ganze Welt. I tylko antyeuropejczyk może to kwestionować, tylko tu chodzi o nie o podbicie, tylko o dostarczenie języka, którym by się mogli porozumiewać wszyscy. Ten język pana jest bardziej precyzyjny, absolutnie, w obrębie Polski. Natomiast jak pan pójdzie na zewnątrz, gdzie to funkcjonuje, bo u nas to zrobił Berman, a na Zachodzie to inni zrobili jego kuzyni, no nazwijmy to informacyjni, żeby tutaj nie popełniać biologizmu. My musimy ich przeprogramować. I właśnie o to mi chodzi, że siatka pojęciowa służy do przeprogramowania innych, czyli do pewnego zaszczepiania pewnej kultury. I jeżeli będziemy stosować tą siatkę pojęciową w takim znaczeniu, jak ją inni używają, to jak gdyby będziemy przyjmować obcą kulturę. Natomiast jeżeli my będziemy zaszczepiać tą siatkę pojęciową, którą my mamy, dla innych, i ich w jakiś sposób programować, to my możemy... Nie można od razu zrobić szoku informacyjnego. Na razie oni nas programują. To trzeba robić etapami. W drugą stronę, żeby działań jest zasada stopniowania. To, co pan mówi, powinno być celem. Tak jak celnik Patiomkin, cel prezent. Ale na razie trzeba zrobić pierwszy etap. U nas możemy zrobić od razu ewentualnie skok na własny użytek, dlatego że nasza szkoła przedwojenna, do której nawiązujemy, to tylko w stosunku do niej
pozbawiono jednego bita informacji. Na zachodzie to gorzej jest. Proszę bardzo. Dodając kolejny jeden bit, zwiększymy całą strukturę systemu. Jak ja? Pojemność języka, przepraszam, zwiększając jeden bit. Czyli możemy jeszcze na przykład no na tym polega programowanie. Tak, dodawać oczywiście. Innych jeszcze nawet nie wymyślonych do tej pory pojęć. Oczywiście, że tak. Ale proszę naturalnie, ale proszę pana, to chodzi o to, żeby za granicą byśmy wywołali duży szok. Bo tam oni są pozbawieni na zachodzie dwóch bitów. Oni nie mają nawet porządnej definicji narodu, bo tu, żeby zdefiniować nacjonalizm, to trzeba zdefiniować naród. Najbardziej precyzyjną definicję narodu stworzyła polska szkoła socjologiczna, od której zostaliśmy odcięci, bo to właśnie piętka dał najbardziej precyzyjny i konieczny. Dzisiejsi naukowcy, to już jest szok, słuchajcie, już w Polsce. A pan chce, żebyśmy jeszcze podwójną dawkę tego szoku dali. Znaczy, to jest czysto... Wobec nas stosują terapię szokową i jakoś się asymilujemy do tego. Ja mogę tu całą siatkę pojęciową podać, którą stosują wobec nas. No bardzo, niech pan wymieni tylko słownie. Proszę bardzo. Dobre współrządzenie, osiąganie ugody, etyka globalna, różnorodność kulturowa, wolność kulturowa, dialog między cywilizacjami, jakość życia, powszechna edukacja, wykształcenie na wyższym poziomie, prawo wyboru, świadomy wybór, świadoma zgoda, płeć kulturowa, co jest w ogóle dla nas szokiem, a jednak się tą terapię szokową, płeć kulturową dla nas wprowadza i jakoś kurczę, my to mimo naszego szoku powoli kupujemy. Pozornie, proszę pana, a nam nie chodzi o pozorne rezultaty. To są pozorne rezultaty. Przy pierwszym kryzysie to wszystko poleci. Ja takich kryzysów w moim życiu obserwowałem już kilka. Pierwszy kryzys to był 39 rok, drugi kryzys 34-5, trzeci kryzys szokowy 56, cały ten czerep rubaszny opadł. Trzeci kryzys 68, to oglądały oczy moje. Czwarty kryzys 80-81, piąty kryzys 89-90. Następny w drodze, dalszy ciąg nastąpi. Czyli ma pan jednak nas pan pocieszył. Ma pan nadzieję, że Jacques Derrida nie zniesie u nas pojęcia małżeństwo. Nie zlikwiduje całkowicie. Panie, mogą zrobić fikcję prawną, ale co z tego? To już tak kołchozy były też robione na siłę. Przyszedł 56 rok, zjadli, wzięli kołchozy. Zresztą wiecie, jak świetnie Kościół tutaj postępował. Była taka wieś, gdzie ani rusz nie dało się kołchozu założyć, ani jednego do grupy założycielskiej nie mieli. W końcu znaleźli towarzysza, a tymi sprawami się zajmował Roman Zabrowski. On był od rolnictwa specjalnie, od wsi. Szczególny rolnik. No taki to się nazywa chłops marszałkowski. No na Puławskiej, to można powiedzieć chłops Puławskiej. No i proszę was, no i tamci chłopcy od niego znaleźli taką starą emerytkę, która miała tych kilka hektarów, nie była w stanie ich obrobić. Powiedzieli, proszę panią, niech pani będzie założycielką, będzie pani prezesem spółdzielni produkcyjnej, inni będą za pani ziemię obrabiać, a pani będzie tym wszystkim komenderować. I babina się na to nabrała. Motywacje witalne, endodynamiczka już w tym wieku. No i słuchajcie, już jest osoba, początek grupy założycielskiej. W najbliższą niedzielę na kazaniu. Wszystko ok, ale pod koniec ksiądz mówi tak. A teraz, drodzy bracia, pomódlmy się za naszą nieszczęsną siostrę, którą szatan opętał. Już ta babina nie miała życia na wsi. Bezpieka nic nie mogła przyczepić, bo ksiądz powiedział, nie macie takie skojarzenia, przecież ja zupełnie o kim innym myślałem, tam o jakiejś na przykład jaruśnicy, która żyje na kocią łapę, czy coś takiego. Ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Gra na para informacji, więc my się musimy liczyć z para informacjami i etapowo robić.
Także tam nawet już się wtedy nie udało zrobić spółdzielni produkcyjnej, bo był mądry właśnie socjotechnik. On użył języka religijnego i bazował na paru informacjach. To trzeba się z tym liczyć. My nie możemy iść do ludzi i od razu wszystko burzyć, powiedzieć, że wszystko to, co wyście się uczyli, to my tu sobie już na piątym roku naszych studiów możemy o takich rzeczach mówić, czy nawet już trochę wcześniej. No ale nie iść do ludzi i powiedzieć, że no to co z tą nauką zrobić? Opcja zerowa, no na przykład. No i co? A co to znaczy opcja zerowa? Co, od podstawówki? Nie. Słuchajcie, to wam dam element programowy z programu dawniej Ligi Narodowo-Demokratycznej. Później to weszło do programu Partii X. No i mogę wam o tym powiedzieć. Mianowicie, myśmy mówili tak. Abstrahujemy od politechnik, medycyny, bo tam uczą pewnego rzemiosła. To za Stalina było wartościowe. Ja politechnikę wtedy kończyłem i wcale się nie wstydzę tych studiów. Na bardzo dobrym poziomie były. Ale cała humanistyka z filozofią na czele miała bardzo małą zdolność diagnostyczną, jeśli chodzi o informacje wartościowe, sterowniczą okresa, bo różnych innych tam duperelek to bardzo dużo podawano, no ale to takie do popisywania się w salonie albo na seminarium. Natomiast nie do sterowania. Te programy zostały dokładnie wysterylizowane ze wszystkich informacji wartościowych sterowniczo. No to co z tym zrobić? To zużyć to? No to będzie tak jak z Macierenką, który zniszczył te WSI, a to co stworzył to jest jeszcze mniej warte diagnostycznie, jak było tamto. No to tak nie można robić, bo powiedzą tamto jakie było, takie było, ale było, a teraz jak jest, tak jest, to nie ma. No ilu my tu ludzi wykształcimy? To trzeba minimum 5 lat tych naszych studiów, żebym ja mógł kogoś zarekomendować, żeby poszedł na uczelnię coś robić. Ale to jest minimum minimorum. No trochę tam tych roczników już wypuściliśmy, ale wszystko jedno, to jest mało. Zaburzyć wszystko? Nie, nic z tych rzeczy. Chociaż na uczelniach się dzieją rzeczy niesamowite, słuchajcie. O, tu nawet chciałem wam pokazać, jak ktoś chce, może sobie fotografować. Habilitacja bez ryzyka. Słuchajcie, jak się bez tego? Co? Habilitacja? Bez ryzyka. Ja wam dam, o tych rzeczach się już pisze, żebyście wiedzieli. Z czego to jest? Zaraz wam podam. Otóż, jest takie pismo Forum Akademickie. Forum Akademickie. Jest internetowe czy normalne? Normalne, ale też ma i co jest internet, jest dojście. O, i tutaj proszę was, jest taki dział z archiwum nieuczciwości naukowej. No bo wiecie, ta nauka nie tylko obecna jest słabodiagnostyczna, ona jest również oszukańcza, w sensie tradycyjnym. No i pseudonauka, nie? Czasami. No ja bym to wręcz nazwał antynauką. Anty. Ale to jest tylko takie moje nieoficjalne określenie. Archiwum nieuczciwości. Naukowej. No to, co my mówimy, to już o zdolnościach diagnostycznych i tak dalej, a tu, no plagiat. Co to jest plagiat? To jest złodziejstwo informacyjne po prostu. Yes. Jak się poda jakieś informacje bez podania źródła, a nie są to moje odkrycia, czy moje przemyślenia, to jest to złodziejstwo informacyjne. Zauważcie, że on zawsze podaje źródła, jeżeli skądś to czerpie.
czy Mazur, czy Koneczny, czy Piętka, czy Petrawycki, czy Kurowski. I tu proszę was, macie e-mail. Proszę bardzo. Gmail? Tak, ja tu dane napiszę. Mm-hmm. Już mi się słuchajcie, ale to ja wam nie dla zabawy podaję, tylko jeżeli wiecie o jakichkolwiek nieuczciwościach, tak ja tak i ten podobnych, zwłaszcza z medycyny, wszystkich dziedzin, z wszystkich, tak? Się zajmują wszystkimi dziedzinami. Również medycyny, ale nie tylko. No ale ten ksiądz profesor, habilitacja, plagiat. Bynajmniej nie medyk. My tam piszą, jest cały dział. Możecie sobie kupić te pismo i tam w każdym numerze punktują. A tu jest e-mail. Do redaktora, który się zajmuje tą problematyką. Tym czasopiśmie formy akademickie. W tej chwili jest już przy pani minister Kudryckiej zespół do spraw etyki naukowej. To jest taka plaga w tej chwili. Wiecie, już nie to jest istotne, najistotniejsze, że tych przypadków jest dużo, coraz więcej, ale postawa środowiska naukowego. W większości przypadków, w zdecydowanej większości, środowisko broni. Jak może tak broni? Tych plagiatorów, słuchajcie, w pracach doświadczalnych fałszuje się wyniki. Biorą z sufitu, czy z pieca, czy nie wiem skąd. W badaniach laboratoryjnych, na przykład dotyczących medykamentów, czy jakichś metod leczniczych. I to nie koncerny farmaceutyczne, to by było trywialne. Naukowcy. Oczywiście na Zachodzie się też zdarzają plagiaty i nieuczciwości, ale tam jak komuś coś takiego udowodnię, w tej chwili, to właśnie mi się przypomniało, bo kolega, że tak powiem, mi ładnie wystawił. Ale przypadkowo, bo przecież żeśmy się nie zmawiali. Ale mnie natchnęło, żeby wam to przynieść. Myśmy tu nie byli wcale zmówieni, żeby była jasność. Ale tak się zdarzyło przypadkowo. Jeden raz to jest przypadek. Dwa jak okoliczności, dopiero trzy. To była prawidłowość. To by było już podejrzenie prawidłowości, tak. Ale sprawa ministra, prawda, von und zu Gutenberga. Podał się dziś do dymisji, podano. Z powodu plagiatu, słuchajcie. Mówili, że będzie kandydatem na następny. I to 80 panie docencie. To już nie będzie. Już nie będzie. On już jest skończony. Więc na Zachodzie się takie rzeczy zdarzają i to może bardzo na bardzo wysokim stanowisku, bo von zu Gutenberg i żonaty z prawnuczką księcia Bismarcka. Wow, tak, no super. No muszę powiedzieć, że mnie to nie imponuje, dlatego że moja teściowa, matka mojej żony jest z domu Hak, to jest arystokracja niemiecka, to znaczy ta linia była całkowicie spłoszczona i już oni nawet nie interesowali się swoją genealogią, tą niemiecką, nawet nie wiedzieli jakiego herbu byli von Hakowie, ale taki młody von Hake był historykiem w Białymstoku i on napisał pracę o genealogii rodziny, były trzy linie Haków, baronowska, hrabiowska i książęca, w herbie takie trzy haki, fest. No i proszę was, i dziadek księcia Bismarcka był leśniczym w lasach hrabiego Haka. Muszę powiedzieć, że ta
ta, powiedzmy, żona von Unzugu Tenberga mi nie imponuje. W każdym razie dla mnie Bismarck jest noworiszem. No tak, no, oczywiście. Ale jego babcia to była Maryla Wereszczakówna od strony matki. Przecież jego matka była z von Podkałerów. Tak jest, a to już nasza arystokracja. A Maryla Wereszczakówna była żoną hrabiego, no, tak von Podkałera, tego z Wileńszczyzny. Ale zawsze renegaci, nawet częściowi, to są najgorsi. Już pomijając słowo renegat znikło, zauważcie, ze słownika. Już pomijając jego sam von Bismarck. Renegat. A no, to jest dowód najlepszy, że ja to słowo też używam często, ale już... Renegat to jest ktoś taki, aby się przydał. No, na przykład. No nie, zupełnie. To jest trochę, o to jest trochę nawet ja wiem, nie mocniej. Znaczy, renegat to jest taki, kto był w jednym obozie, przeszedł do drugiego, to można mówić albo zdrajca, albo zmienił przekonania, tylko krowy nigdy nie zmieniały przekonań i tak dalej. Ale on nie tylko zmienił przekonania, ale jest nadgorliwy w tym obozie u przeciwnika. A renegaci według wspomnień Brygady Führera Waltera Schönenberga są najbardziej podejrzani, nadgorliwcy wszelkie. Jeszcze jest kwestia a propos pochodzenia rodziców Bismarcka, znaczy dziadków Bismarcka od strony ojca. Czyż to mogli być zgermanizowani Słowianie po prostu? Bardzo możliwe, tak. Bo spod Koszalina. No to można powiedzieć, co wsiem renegat, mierzawiec. No ale słuchajcie, o co chodzi? Dość wyzywania nieboszczyka. Na zachodzie, jak komuś udowodnią plagiat czy nieuczciwość w nauce, jest skończony. Żadna uczelnia, żaden instytut go nie przyjmie, nawet z ministra zleci. Czy używanie tytułu profesora bez uprawnień, już nie mówię o magistra, prawda? Bez... U nas jest karalne, oczywiście. U nas jest karalne. Na zachodzie to nie jest tak, powiedzmy, aż tak zbizantynizowane jak u nas. No ale nikomu mi do głowy nie przyszło, no bo jakby używał bezprawnie, to może nie byłoby to ścigane prawnie. Nie znam dokładnie, może w Niemczech jest inaczej, bo to też bizantyjska cywilizacja z tradycjami długimi, ale w każdym razie no, byłby za Hochstaplera. Koniec, wykluczony z towarzystwa. Dzisiaj towarzystwa wykluczają za co innego, za antysemityzm się wykluczał, za takie rzeczy, za niepoprawność polityczną. No na zachodzie całe hochsztaplerstwo się też wyklucza z dobrego towarzystwa. Więc to jest taka sprawa. Jeżeli ktoś z was wie o jakichś, ale udokumentowanych, bo słuchajcie, jakie walki się toczą wokół tego u nas. Ten badacz ma osiągnięcia, już doprowadził do pozbawienia profesury zwyczajnej za plagiat. Po ciężkich walkach. Ja się śmieję, że de plapo, grajmy plagiat z policaj. Ale nie tylko plagiaty ścigają. Więc proszę was, tutaj jeżeli chodzi o tych plagiatorów polskich, to niesłychana pomysłowość. Otóż tutaj opisane jest w formach akademickim dokładnie następująca sprawa. Udowodniono publicznie plagiat jakiegoś tam, nazwiska nie pamiętam, mniejsza z tym, tak, imię jego legion. I proszę sobie wyobrazić, że nagle do autora tego artykułu w forum akademickim to opisał później. Pisze żona tego plagiatora, przysyła mu wycięty z gazety nekrolog, że mówi, proszę pana, pan się tutaj znęca nad moim mężem, wypomina mu plagiat, a on już biedny nie żyje, proszę bardzo, nekrolog. A tymczasem do tego dziennikarza, bo to jest, on prowadzi dziennikarstwo śledcze. No,
Można powiedzieć tak jak ja. Ja też właściwie jestem czymś w rodzaju dziennikarza śledczego. Tu mam legitymację ważną, opłacam składki z takim napisem. Wszystkie urzędy państwowe są proszone o udzielenie pomocy w wykonywaniu działalności, więc to nowym kolegom mówię, mnie można pod tajemnicą dziennikarską powierzać wszystko, a to jeszcze jedyny rodzaj tajemnicy, co w Polsce jako tako jest szanowany. Jeśli tylko tajemnica nie dotyczy no, morderstwa, terroryzmu, to nawet przed sądem mam prawo odmówić podania. Jeśli jestem uprawnionym dziennikarzem, mam prawo odmówić podania personaliów. Tak, więc do mnie prawie jak do spowiednika. No prawie, bo spowiednik również odnośnie tam morderstw, terroryzmu też jest chroniony. No więc proszę was, on się nagle dowiaduje, że ten rzekomy nieboszczyk chodzi po uczelni i pracuje na uczelni. Zapisał artykuł, że nastąpiło zmartwychwstanie. Cudownie. Co się okazało? Żona zauważyła nekrolog kogoś, kto miał takie same imię i nazwisko. No w nekrologu się nie podaje wszystkich. No a to żona nie wiedziała, że jej mąż żyje? Ona wiedziała, tylko chciała, żeby ten dziennikarz śledczy już nie patroszył sprawy jej męża. To jest sprytny chwyt taki do was, bohacki wręcz. Mówi, proszę pana, no pan tu, prawda, na mego męża nastaje, ten plagiat mu wyciąga. Tam z dowodami było udokumentowane. No, on już nie żyje, niech pan nieboszczykowi da spokój i wycinek. Nekrolog z gazetą, a tam akurat nekrolog dotyczył człowieka o tym samym imieniu i nazwisku. Dziennikarz śledczy napisał cały artykuł, gdzie mówi, no zmartwychwstanie nastąpiło tego plagiatora, ale spowodował to, że go z uczelni wyprosili. No wyobrażacie sobie, jak kochają to forum nasi naukowcy, plagiatorzy i inni tacy. Ale trochę uczciwych naukowców jest, bo ten dziennikarz śledczy dostaje od takowych, jakby to nazwać, no, po solidariuszemu, no to donosy po prostu. Nieraz anonimowe, no to musi sprawdzać. Więc słuchajcie, po co ja to podaję? Jeżeli ktoś z was ma udokumentowane, zna fakty jakiejkolwiek nieuczciwości naukowej, nie tylko plagiaty, ale inne, możecie jak w dym do redakcji się zwracać i nawet może to się znaleźć, jak chcecie to pod nazwiskiem, jak nie chcecie to oni tam to zbadają i opublikują od siebie, ale warto do odwszalni tę naszą naukę posłać. My się zajmujemy innym odwszalnym, od stereotypów staramy się oczyścić naukę. No, my jako seminarium się plagiatami nie zajmujemy, jeszcze tego by nam brakowało. Jeszcze przypomniała mi się jedna sprawa właśnie dotycząca tego. Ja pod koniec roku 2009 napisałem parę artykułów o rosyjskich starourzędowcach w północno-wschodniej Polsce. I porozumiałem się z takimi dwoma redaktorami z takiego towarzystwa Suwalsko-Augustowskiego Towarzystwa Naukowego. To oni wydają takie czasopismo tam i chciałem tam to opublikować. No i oni powiedzieli, dobrze, proszę to wysłać przez internet. Wysłałem. No i po jakimś czasie mi mówią, że to opublikują w roku 2010, czyli ubiegłym. Natomiast gdy tam skorzystałem z prac i oczywiście to takich dwóch profesorek i to jako cytaty wszystko jest... Należycie ucytatowione, tak? I w styczniu ubiegłego roku, pod koniec stycznia, ci redaktorzy mi piszą, że ja popełniłem plagiaty prac pana profesora Eugeniusza Iwańca, o którego istnieniu się w ogóle dowiedziałem od właśnie tego człowieka, który mi to napisał, czy tych ludzi mi to napisali. Natomiast jak sprawdziłem, okazuje się, że ten Iwaniec, te dwie kobiety, z których prac korzystałem, wypromował jako profesor. To jest profesor starej daty.
I one po prostu w swoich pracach korzystały z jego tekstów, ale cytowały, natomiast ja cytowałem już je z ich prac. I uznaję, że jestem plagiatorem. Proszę pana! Dobrze, że pan to poruszył, bo no, liczymy, że niektórzy z kolegów tu obecnych pójdą do nauki. Tę naukę trzeba będzie odbudowywać od początku. Ale nie będziemy burzyć tego, co jest. Tylko po prostu tym wszystkim stopniom, tytułom nie będziemy ich ruszać, ani zlikwidować, skończyć. No, jak ludzie chcą się tytułować, no to chce się tytułować Graf von Bumzu. No to niech się tytułuje. Tylko co zrobiono przy przejściu od monarchii do republiki. W monarchii wszystkie tytuły szlacheckie, arystokratyczne były no, państwowo zabezpieczone, miały określone przywileje, był urząd karolny. I co zrobiła republika? Nie, cofnęła wszystkie oficjalne przywileje. Tak? Ktoś się chciał tytułować krawią, nikt nie zabraniał. W prasie przedwojennej jest masę takich artykułów. Tylko to już nie dawało żadnych uprawnień. I my z tym zrobimy dokładnie to samo. A niech sobie mają tytuły, profesoraty, Obersztabsprofesoraty, jeszcze niech namnożą tego. Tylko państwo nie jest od tego, żeby zabezpieczać jakiekolwiek przywileje, alias uprawnienia związane z tymi tytułami. Bo one nie wiadomo, co znaczą. To może być jakiś plagiator, tylko tyle, że jeszcze tego nie udowodniono. To w zdecydowanej większości, no, powiedzmy, w humanistycznych naukach. Można zrobić zastrzeżenie dla nauk technicznych i medycznych, ale tam trzeba uprawnienia zdobywać po studiach. I tak zresztą jest. Jak kończycie studia, na przykład budowlankę, to dyplom nie daje żadnych uprawnień. Dopiero musicie zdawać ileś tam praktyki, egzamin na uprawnienia budowlane i wtedy dopiero macie uprawnienia. To samo jest z lekarzami. Więc to już jest zrobione w tych naukach, które są wartościowe u nas, no też nie całkiem, bo od plagiatów nam się roi na przykład i fałszerstwo, ale to już ja w to nie wchodzę. Zakładam, że to jest w pełni wartościowe. Natomiast jeśli chodzi o humaniory wszystkie, koniec. Żadnych uprawnień. To jest informacja, na jak pracodawcę to interesuje, no na przykład, to sobie może to oglądać, ale państwo nie zabezpiecza żadnych uprawnień. I koniec. Zobaczymy, ile wtedy ludzi pójdzie na te studia. No dobrze, ale my musimy zorganizować takie studia, które będą dawały też bez formalnych uprawnień, ale wartościową sterowniczą wiedzę. I to właśnie są zalążki. Już w tej chwili już tych grup naszych w tym roku to ruszyło. Ale tutaj ja mam żal, że z dwóch powodów. Po pierwsze, że mnie oskarżyli, napisali mi, że jest. Proszę pana, jak trzeba to robić? To jest niezgodne z prawdą. Proszę, a proszę pana. Mówię, że tam mi publikacja proszę przyjechała pana, po nocy. Proszę pana, źle napisał. Powinien napisać, że za. Żebyście wiedzieli na przyszłość, jak będziecie publikować. Dwie podstawowe zasady. Jeżeli cokolwiek cytujecie. Cóż było? To albo w cudzysłowie, albo kursywą, odsyłacz, pierwsza litera imienia, nazwisko, tytuł, też w cudzysłowie lub kursywą. Dalej, miejsce rok wydania, strona. Ja tak robię, właśnie wszystko jest pod tym względem. No to o co oni się czepiają? Nie mam pojęcia o co. Po prostu zaraz, ale to jeszcze nie koniec, proszę pana. Niech pan słucha, to może pan zdobędzie to pojęcie, a jak nie, to pan zapyta wtedy. Ale najpierw proszę posłuchać. Jeżeli pan odtreszcza, to znaczy swoimi słowami coś mówi. Ale wiem, że cytuję kogoś, to też wtedy zaznaczam. To wtedy się pisze albo zobacz, albo por. I jest bez cudzysłowu, ale źródło jest podane, gdzie pan. Mało tego. Jeżeli pan cytuje za kimś, bo to zdaje się w pana przypadku, no tak, to trzeba napisać za. Tak jest. Ale nie za Iwańcem, tylko za nie. Panią Zoją Jaroszewicz. A, no proszę pana. I za panią profesor. No to nie jest w porządku. Jeżeli pan. Ja cytowałem. Proszę pana, niech pan uważa, bo wtedy pan może to zrozumiał, nie, to pan zapyta. Jeżeli pan bierze
cytat, który ktoś przytoczył jako cytat, to się nazywa wydłubywanie rodzynek cytatów z cudzych pism, to już przed wojną było piętnowane. To jest taki półplagiat. Jeżeli pan nie sięgnął do źródła, nie cytuje bezpośrednio ze źródła, to jest wtedy pan zobowiązany napisać tak. No to co pan zrobił, że to jest z takiego i takiego pisma, a dalej cyt za, czyli cytuję za i tu podać to. Nie, to zupełnie co innego chodzi. Te kobiety nie podały cytatu takiej Iwańca. Nie. One to podały jako swój dorobek, tak. A kolega uczciwie napisał z tego, co korzystał. Bo gdyby one dały przypis Iwaniec to, a kolega zacytował Iwańca z pominięciem. To one prawie zrobiły. Ale kolegi się czepnęli. Czy u tych pań był Iwaniec, czy nie był Iwaniec? Nie było. Nie było. Czyli one plagiat. To one popełniły. Ale kolegi się czepnęli, dlatego tu jest ten żal. A no widzi pan, to jest niebezpieczeństwo, jak się korzysta z prac byle jakich autorów. No to znaczy korzystał pan z prac nieuczciwych autorek. Jeszcze obydwie autorki były studentkami, potem asystentkami pana profesora Iwańca, jak się jeszcze złożyło. No to miały to dostęp. Informacja do pana Marka Wońskiego. Proszę pana, to się kwalifikuje, to pan jest w porządku. Pan nie był w stanie sprawdzić, jeżeli one w literaturze w ogóle nie podały tej pracy, na której się opierały, to jest ich wina. Pan zacytował te panie. Uczciwie. Jest w porządku. No do tego czasopisma. Czy w popularnych artykułach też jest taki obowiązek, że tam nie ma źródła, nie podaje się, znaczy wycinają te wszystkie źródła. Powinni to dawać. Powinni dawać. To jest bardzo zły zwyczaj, ale na razie to pismo się zajmuje naukowcami. No co tu mówić o dziennikarzach jak naukowcy popełniają plagiaty. Ale oczywiście w każdym gazecie, dawniej według dawnego prawa, jeszcze w 70-tych latach ja startowałem z cybernetyką kultury, no to była taka zasada, że jak pan przepisywał czy to z encyklopedii, czy z podręcznika, to nie musiał pan dawać odsyłaczy. Teraz już jest obowiązek. Nawet z Wikipedii, jak pan ściąga, to trzeba dawać odsyłacz do Wikipedii. Wtedy nie było. Z encyklopedii i z podręczników nie musiał pan dawać odsyłaczy. Tym niemniej powinno się było wymienić w literaturze wykorzystanej na końcu. To już i wtedy było. I w bibliografii. W bibliografii, no nie, to wie pan, to nie jest całkiem to samo. Literatura wykorzystana, to pan podaje te pozycje, z których pan korzystał. A bibliografia, to pan podaje całą znaną panu literaturę, nawet jeśli pan z niej nie korzysta, ale pan o niej wie, więc bibliografia zawiera więcej niż tylko literaturę wykorzystaną. No pan wiele rzeczy może się zapoznać, ale uznać, że to nie jest godne wykorzystania. Tym niemniej w bibliografii powinno to być. No więc jak weźmiecie na przykład moje takie popularno-naukowe te opracowania, jak na przykład tajniki sterowania ludźmi, no to też się robi tak, że tam pisze, że ten rozdział jest oparty na takiej pozycji, koniec tak zbiorczo. Ale to wtedy było dopuszczalne. W tej chwili prawo autorskie się zmieniło pod naciskiem Zachodu i teraz wszystko pan musi wyodsyłaczować. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to się robi, to niech zajrzy do cybernetyki kultury. To PIF wydawał, bardzo dobre wydawnictwo. To była pierwsza moja książka, jeszcze nie miałem takiej wprawy. I pierwszorzędna redaktorka to robiła. I tam jest bardzo precyzyjnie, nawet jak jest taki przerywany cytat, to wszędzie wykropkowane jest. Niezwykle precyzyjnie to zrobione. Natomiast gdybym panią profesor Irydę Gref-Pamisową i panią profesor Zoję Jaroszewicz-Pierysławce podał do... To bym wywołał niezłą burzę, bo obie są... Proszę pana, nic nie pan nigdzie więcej nie podaje, tylko napisze do czasopisma, które ma dział specjalizujący się w tym. I tam pan będzie miał pouczenie. Ja się tym nie zajmuję. Takie rzeczy to pilnowałem, tylko uczyłem
jak prowadziłem prace dyplomowe, magisterskie, tam też recenzentem doktorskich prac, byłem promotorem jednej, no to wtedy się tym zajmowałem. W tej chwili no nie, tu nie mamy czasu na takie. Tyle powiedziałem i niech wam tyle wystarczy. Dobrze, słuchajcie, to wszystko cacy. Kolega mi tu wystawił, ale dobrze, że wystawił, bo jak widzicie, nawet miałem przygotowane. Takie rzeczy tylko leży. Słuchajcie, na czym myśmy skończyli ostatnio? Bo my już mamy kilka grup i ja już to nawet nie jestem w stanie wszędzie notować. Czy ta sześciowa ekonomiczna teoria informacji była, czy nie? Nie, tu chyba nie była. Bo pojęcie ilości informacji i środki organizacji. Ostatnie, ale czyli na tym jednym bicie. Ostatni tekst, który dyktowałem, tak, na tym jednym bicie, tak? Tak. Czyli teraz wartościowa, ekonomiczna teoria informacji by pasowało. I o tej definicji po II wojnie światowej, tak? To, a teraz mamy mówić... To my jesteśmy potężni za Kalisze. No Kalisz to moje rodzinne miasto, to ma prawo wyprzedzać Warszawę. Nieważne czy szybko, ważne żeby solidnie. Żeby solidnie, tak. A najlepiej i szybko, i Każda dezinformacja. Chodzi o to, żeby się solidnie, informacyjnie wypróżnić. Albo zaspokoić. A jak to mówi? No dobre wypróżnienie to jest też zaspokojenie. Tylko innego rodzaju. Ale to już nie będę wnikał. To się ładnie daje opisać w języku. Może przeczytam ostatnie. Każda dezinformacja lub pseudoinformacja wprowadzona do systemu oznacza dezorganizację rozumianą jako wzrost entropii systemu. No ale później wzór jest, prawda? I przykład zapaści semantycznej. I na tym koniec. I podałem tę definicję po II wojnie światowej, bo to też słowami. Pozwalał rozróżnić nacjonalizm od środowiska. Pociąga za sobą dezintegrację życia społecznego. Jest to zapisane? Bo ja na ostatnich zajęciach nie byłem. Tak. No, sesja nie frekwentuje. No raz tylko mi się zdarzyło. Nie, no, to już ósma, słuchajcie, za chwilę musimy kończyć. No za chwilę, tylko godzinę z ogonem. 3-4 chwile. Chwila, jeżeli się uznaje, że chwila to 15. Zaraz, co macie zapisane ostatnie? Cały tamten rozdział jest przełożony i wartościowy. Jest tytuł. Wartościowa ekonomiczna teoria informacji. Piszemy. Tak? Tak. Pisać. Wartościowa ekonomiczna teoria informacji. A te bity liczyliśmy, tak? Tak. Związane z tym. Czy nie? Mamy te bity policzone, czy nie? Tak, były liczone. Były. I ta definicja po II wojnie światowej. No dobra, wartościowa ekonomiczna teoria informacji, słuchajcie. Tak, to nie był, bo ja go, jak się okazuje, podyktowałem. A tu wartościowa, w nawiasie ekonomiczna, teoria informacji. Czy tu jest coś do ścierania? Rozejrzyj. Nie, trzeba kombinować. Ale suchy papier, bo inaczej się rozmawia. Może coś ma. No, kolega jak dobry żołnierz frontowy. Trzeba skombinować coś. O, bateriu, kapralu, nie ma miotły. To sobie narysujcie. Zeszedź? Tak. Będzie wszystko? Mocno. Wszystko. No mam nadzieję, że się to tylko nie spuści wody. Nie, bo właśnie nie spuszczam wody, bo się rozmażę. Jak ktoś ma jakieś bardzo lubaczne skojarzenia, to niech sobie wyskonuje. Więc wartościowa w nawiasie ekonomiczna teoria informacji. To był jakiś nowy bitum nastawić, jak z początkiem wykładu. Otóż, ja przypomnę, że mamy tak, po pierwsze najstarszą ilościową teorię informacji, która zajmuje się informacjami identyfikującymi i wyłącznie takimi i wszystkie
studia informatyczne tylko tego dotyczą. No bo u nas się kształci ludzi jako dodatek do komputera, czy dodatek do internetu i koniec, a nie obiekt sterujący, tylko obiekt sterowany i co najwyżej sterujący maszyną. No tak jak w feudalizmie było. Każdy czymś sterował. Chłop sterował koniem z wozem. Więc odpowiednik konia z wozem to jest komputer, internet i tak dalej. No i ten, prawda, może popędzać konia, ale chłop nie miał władzy. I my jesteśmy szkoleni na chłopów pańszczyznianych w epoki rewolucji informacyjnej. Dalej mamy jakościową teorię informacji, stworzoną przez Mazura, którą ja uogólniłem i zrobiłem ogólnie jakościową teorię informacji, po prostu dodając, czy raczej poszerzając to na informacje również abstrakcyjne, czego u Mazura nie było. No dobrze, ale teraz ilość, jakość informacji to jest wszystko bardzo dobre. Ale jest jeszcze jedna dziedzina i to akurat ta dziedzina, o której teraz będę mówił, nie została stworzona w Polsce, ja ją tylko tam poprzerabiałem trochę, ale ona została stworzona na Zachodzie i twórcą jest niejaki Maszlak. Jestem ciekaw, czy na Wacie, na Wydziale Cybernetyki mówili o wartościowej, a z ekonomicznej teorii informacji nazwisko Marszaka nie padało. Nikt nigdy nie słyszał. No nie, nie, to jest dowód, to jest bardzo ważne. Bo ja zawsze, pouczał nas kapitan Wieprzuć, student w szeregu sprawdza sam siebie, więc ja siebie też staram się sprawdzać. No, bo może akurat mówiono, okazuje się, że nie mówiono. Nawet na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Czyli zgadza się to, co mówiłem przed chwilą. A to jest z punktu widzenia socjocybernetyki najważniejsza dziedzina. Otóż proszę sobie zanotować. Zajmuje się ona, do tytułu nawiązuje, żeby tam już nie... Nie ta dziedzina? Nie, wartościowa, czyli ekonomiczna teoria informacji. Ktoś chce, może jeszcze raz pisać to całe. Zajmuje się oceną przydatności informacji. Zajmuje się oceną przydatności informacji do rozwiązywania problemów decyzyjnych. Jak ktoś nie ma decydować, tylko inni za granicą mają za niego decydować, to nie uczy się go. I tu ślad. Tu jest neokolonializm. Nie muszą stać czołgi, nie musi być obcych funkcjonariuszy, wachmanów tam z gapą na czapce. Nie, po prostu pozbawić informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. I wtedy ktoś za niego będzie decydował. Ktoś, kto to zna, tu udowodnię, że na Zachodzie taka dziedzina istnieje, to już dawno. A u nas ta dziedzina była najpierw śledzona, a potem rozwijana, unowocześniana wyłącznie na naszym tajnym Uniwersytecie Ligi Narodowo-Demokratycznej. Bo ktoś się nieraz pytał, no a co byście tam robili? No między innymi to. Staraliśmy się z tym przebić do oficjalnego obiegu, ciągle nam wrogowie to wyrzucali z oficjalnego obiegu. A czy to jest potrzebne, to już sami sobie ocenicie. Więc zajmuje się ona oceną przydatności informacji do rozwiązywania problemów decyzyjnych. No w naszym języku byśmy powiedzieli do sterowania, ale używam tutaj języka zachodniego, który jest pół wieku za nami, ale pół wieku do przodu za nami jako nami. Tu tytułatorami tajnego Uniwersytetu Ligi. No, teraz na szczęście możemy to robić jawnie, ale wyłącznie prywatnie i bez non-profit, jak to się nazywa. W obiegu oficjalnym nasza nauka jest pół wieku do tyłu za nauką zachodnią. No takie są realia. Oczywiście to dotyczy tylko problemów istotnych decyzyjnie.
istotnych starożytów. W innych dziedzinach może być super duper. No dobrze. Proszę sobie nawias otworzyć i napisać to już w naszym języku, albo jako osobne zdanie. Informacja jest podstawowym surowcem dla procesów podejmowania decyzji. To już jest mój żargon. Tam to było, zaraz podam autora, z którego korzystam, a tu jest moje zdanie. Informacja jest podstawowym surowcem. No, w cudzysłowie można napisać surowcem dla procesów podejmowania decyzji. Tu albo zamknąć nawias, albo tylko kropkę. No jak nie dostaniecie surowca, to nie wyprodukujecie decyzji. Po prostu. Bardzo prosta metoda. Prosta w użyciu, niezawodna w działaniu, jak kałasz albo karabin Mosina dawni. No i dobrze. I teraz, żeby to nie zarzucił mi plagiatu. Započątkował ją marszałek. Kto to był? A, zaraz. Syn starego marszałka. Tak, starego lota. O, ale polskie nazwisko. Może i polskie, ale ja nie badałem. To jest rok 1955. Kochani, 55 lat do tyłu w teorii informacji w stosunku do Zachodu, które jest 30 parę lat do tyłu za tym, co my tu teraz robimy w tej dziedzinie oczywiście. O innych dziedzinach nie mówię, bo tam mamy znakomitych, młodych, przystojnych wynalazców, którzy na przykład wynaleźli elektroniczną sprzączkę do szelek. Jak się ładnie zaprzaśnie, to można już elektronicznie szelkami strzelać. Cudowne urządzenie, naprawdę wspaniałe. Super trapulator, no. Też wynaleźli. A to ja o tym nie mówię, bo się na tym nie znam w ogóle. Jestem niegramotny. No słuchajcie, już wam tu nie podaję, żeby już nie przedłużać. W moich tam różnych pracach, między innymi chyba w metacybernetyce, znajdziecie odesłanie. Jest tylko wymienienie. Ale to było takie pismo w teorii systemów, już nie będę tutaj wypisał. Autora przytoczyłem i to jest podstawowa sprawa. I teraz ja oczywiście, jak to robię, to poprzerabiam, poogólniam i ulepszę, ale ja robię antyplagiat. Plagiat polega na tym, że się kradnie cudze informacje. Ja nie kradnę, ja podaję tutaj marszaka, ale to przerabiam, ale to cały czas jest marszak. To samo z Mazurem. Ja poprawiam błędy Mazura, ja rozszerzam, ja dodaję, ale cały czas to jest u mnie Mazur, więc jak plagiatorzy kradną cudze informacje, to ja innym dodaję swoich informacji trochę i później to jest znana rzecz, to nie jest mój wymysł. Prawie nikt z marksistów nie czytał dzieł Marksa i Lenina w oryginale. To było nie do czytania. A niektóre dzieła ja czytałem, nawet cytuję, choćby w cybernetyce społecznej. Ale to, co pasowało akurat. No dobrze, to skąd tę wiedzę marksiści czerpali? Ano niejaki Kałski zrobił taki wyciąg z Marksa i tam też poulepszał wiele rzeczy. I marksiści, już ci późniejsi, korzystali z Kąckiego. To jest bardzo istotna sprawa. Ale to było jako marksist, więc tutaj też ja tam ulepszam. Ja po prostu formalnie, to jest mój komentarz do dzieł troszkę marszaka. Troszkę niebezpieczne, bo jak się błędy popełni jakieś, to... Nie, to ja poprawiałem błędy, jak u autora były błędy, to ja je poprawiałem, ale to szło jako autor. No, w oryginale było z błędami, a już w mojej przeróbce było bez błędu, więc ja autorom dobrze robiłem. Ja w życiu nie publikuję prac wytykających cudze błędy. Krytyk i eunuch z jednej są parafii. Każdy wie jak, ale zrobić żaden nie potrafi. Mnie eunuchostwo informacyjne absolutnie nie interesuje. Nie interesuje, ale ja rozumiem, że długie mogą być potrzebne bardzo do na przykład pilnowania kalendarza.
Więc marszałek zapoczątkował ją J. Marszałek. Wartość informacji to będzie definicja. I podkreślić proszę to słowo. Wartość informacji określamy poprzez jej wpływ na aktywność społeczną. I to słowo aktywność społeczną też podkreślić. Wartość informacji określamy poprzez jej wpływ na aktywność społeczną. Którą z kolei określamy jako zespół działań podejmowanych przez społeczeństwo w celu osiągnięcia określonych skutków w określonym czasie T małe. To jest ulepszona definicja marszałkowska i między innymi też dlatego wam nie podaję bezpośredniego przekierowania do dzieł marszałka, że ja z marszałka wziąłem ideę, ale to po swojemu poprzerabiałem. Ale jak tradycyjni marszałkowcy mam powiedzieć, a nie tam u marszałka w tym to jest to inaczej sformułowane. No jest inaczej, ale to jest, można powiedzieć, że Rebe Marszak to tak rozumie, a Rebe Kosecki to rozumie tak. Żydzi są pluralistyczni, to uczmy się od starszych braci w wierze i my też jesteśmy marszakowscy pluralistyczni. Otóż proszę was, piszemy dalej. Jeżeli w chwili T1 aktywność społeczna, którą oznaczymy A od T, to jest funkcja w czasie, to jest utwór na motywach marszałkowskich. Utwór Koseckiego na motywach marszałkowskich. Ale ideę nie, ale myśliłem bynajmniej. Jeżeli w chwili T1 aktywność społeczna A od T wynosi A od T 1, A od T 1, ja tak tu patrzę od czasu do czasu, A od T 1 przecinek, a następnie dzięki uzyskaniu informacji i duże 1, 2, tak to oznaczymy, a następnie dzięki uzyskaniu informacji i duże 1, 2, aktywność ta się zmieniła, i w chwili te dwa, o, tu możemy sobie taki grafik zrobić i w chwili T2 wynosi
A! Od T2 wówczas zmianę aktywności. Wówczas zmianę aktywności. Delta. No, zawsze zmiany, alias różnice. Oznaczamy literami delta. A. 1, 2. Równe. A. A. Od. T2. Minus. A. A. Od. T. 1. Nazywamy społeczną wartością informacji i duże 1, 2. Społeczną? Społeczną wartością informacji i duże 1, 2. Społeczną wartością informacji i duże z indeksem 1, 2. I teraz. Z nowej linijki. To wszystko jest rozbudowana definicja. Jeżeli A od T1 jest mniejsze od A od T2, wówczas informacji i duże 1, 2 przypisujemy znak plus. To no, napiszę już tak plus i 1, 2. Wówczas informacji. Wówczas informacji i 1, 2 przypisujemy znak plus. Przecinek, co oznacza? Co oznacza, że działa ona na aktywność społeczną stymulująca. I to słowo stymulująco podkreślić. Proszę sobie podkreślić, tak. Działa ona na aktywność społeczną stymulująca. Na aktywność społeczną stymulującą. Zwiększam to? Teraz. Zaraz. Entropia to jest inna sprawa. Może oczywiście zmniejszać entropię, ale to jest inna sprawa. Czasem właśnie dezinformacja może działać stymulująca. To jest inna rzecz, to jest niezależny parametr. Jeżeli natomiast A od T1 jest większe od A od T2, to wówczas przypisujemy tej informacji znak minus, czyli będzie minus i 1, 2. C
przecinek, co oznacza, że działa ona na aktywność społeczną destymulującą. Że działa ona na aktywność społeczną destymulującą. I też podkreślić to destymulującą. No na przykład. Wynalazek, który zwiększa wydajność. Będzie działał destymulująco. Będzie działał stymulująco, przepraszam. Wynalazek, który zwiększa wydajność, działa stymulująco. Albo drugi przykład. Zwiększa co? Zwiększa wydajność. Wynalazek, który zwiększa wydajność, działa stymulująco. To jest pierwszy przypadek. Prawo, to inny, drugi przypadek. Prawo, które zmniejsza wydajność. W nawiasie na przykład wiele praw unijnych. To jest mierzalne. Te wszystkie o ochronie klimatu. Zdecydowanie zmniejszają wydajność. To można mierzyć. Prawo, które zmniejsza wydajność, działa destymulująco. I o to chodzi im. No im, ale nie nam. Działa destymulująco. Zwracam wam uwagę, że zapaść gospodarcza zaczęła się u nas od procesów przystosowawczych. Rok 91. Stajemy się członkiem stowarzyszonym Unii i w ramach procesów przystosowawczych przez kilkanaście lat. Proszę prześledzić, no nie na jakichś tendencyjnych, antyunijnych wydawnictwach, tylko na rocznikach statystycznych wydawanych przez państwo, które jest uniolatryczne. Unia, Iberales inter Welt. A jeszcze drugi hymn, jak wiecie, dla Unii. No, wszystko nie będę nawet śpiewał, bo by się koledzy, co jeszcze nie znają, zgorszyli. Ja jeszcze mam drugi Unii. Bardzo błagonadziożny hymn dla Unii. Ten to jest taki komilfo, Carpentier, qui pro quo pompadura. A może go pan wykona, pan docent? Nie. Ja zrobiłem taki hymn po polsku. Ale to nagrywasz i puścisz. Dla młodzieży wszechpolskiej i LPR-u, to nawet się nie odważyli tego wykonywać. Ale ktoś to nagrał i to jest. I w YouTubie wiem. Dobrze. Bez mojej wiedzy i zgody. Będę muszę poszukać. Szukajcie, a znajdziecie. To jest z moich wszystkich występów, które są w internecie, to tam jest najwięcej wejść. Takie cholera pierdoły, to się ludziom podobają. No tak, taka rzeczywistość. Więc ja już nie chcę tu sztucznie zwiększać ilości wejść. Nie chcę być demagogiem. Tym bardziej, że to jest przez Skype'a, także no każdy właśnie, może sobie nagrać i potem... Nie chcę gorszyć poprawnych politycznie uniotycznych dzieci. To jestem dialogowcem, etc. I w ten sposób pan profesor swoją karierę piosenkarską zaprzepaszcza. No trudno. Tam ktoś złośliwie po niemiecku napisał najpierw, niech się nauczy porządnie śpiewać, tam jest już tak. A treść tego filmu można mi się znaleźć? Co? Na YouTubie. To znaczy ten, co dla młodzieży wszechpolskiej po polsku, to tak. To możecie znaleźć, wrzucicie tylko Hort. Moje imię i nazwisko. Nie! Nie, to nie. Pan na ucho powie.
nie będziemy tam wszystkich naganiać do tego nagrania. Albo dalej, dalszy przykład. Ideologia. Ideologia, która pobudza ludzi do działania, działa stymulująco. Jest informacją stymulującą. No, na przykład ideologia narodowa. W każdej wersji. Niestety najbardziej pobudza ludzi szowinizm. Ja jako nacjonalista naukowy, a więc umiarkowany, boleję nad tym, ale stwierdzam fakt. Szowinizmem jest najłatwiej ludzi podniecać. Ideologia, która pobudza ludzi do działania, to? Działa stymulująco. A ideologia, która ludzi krępuje w działaniu, działa destymulująco. Na przykład poprawność polityczna. Sobie podali pojęcie wartości informacji. Wtedy możemy teraz bardzo te pojęcia zastosujmy do analizy. O, teraz wyszła książka zajmująca się, że tak powiem, tewianami w tygodniku powszechnym. Widzicie, że ja taką bardzo elegancką nomenklaturę na sfery esbiańskie, a nie esbeckie, tewiańskie, a nie jakieś tam awantury. No, dialogowo trzeba. No, wyszła teraz taka książka, awantury, o to się teraz toczą. Mniejsza z tym. Ale jak się studiuje oryginalne te archiwa esbiańskie, to co tam uderza? Potworne ilości informacji bez żadnej wartości sterowniczej. Na to odpowiadają wyznawcy teczko Latry, czyli ubóstwienie teczek esbiańskich, bardzo szacowna quasi religia dzisiaj. Rodzaj męski to jest teczko Latryk, a rodzaj żeński to chyba będzie teczko Latryka, czy jak to będzie? Nie, teczko Latryczka, przepraszam. Tak, tak właśnie, tak. Teczko Latryczka, tak, tak, tak. Tak. Prawić, bo teczko latryna to znowu się komuś jeszcze z ciebie tym skojarzy. I uznałem to za obraźliwe. Nie, nie, ja nikogo nie chcę. Teczko latrycy i teczko latryczki, po prostu wyznawcy, no, ubóstwienie teczek esbiańskich. No, na przykład skądinąd bardzo szacowny redaktor Wildstein wygłosił następującą tezę. Podaje źródło i w telewizji sam słyszałem to na żywo, więc niezmanipulowane. Mówi tak, no przecież cały tamten ustrój był oparty na kłamstwie. No ale sami ci władcy musieli mieć jakieś źródło prawdziwych informacji, bo inaczej by się to nie trzymało tyle dziesiątek lat. No i te prawdziwe informacje to właśnie były te, co zbierała nieboszka. To znaczy nie, on powiedział bezpieczna, ja mówię nieboszka. Ja mówię elegancko nieboszka służba bezpieczeństwa, żeby nikogo nie obrażać. Esbianin też stworzenie Boże, inaczej nic nie może. Proszę was, ja staram się was uczyć tolerancji i poszanowania dla wszystkich. A uczy się najlepiej przykładem. Bo verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, ale przykłady przyciągają. Proszę was, pan redaktor Wildstein był zresztą ulubieniec skądinąd. Koledzy wiedzą, dlaczego mam naprawdę mój ulubieniec. To jest bez jaj, jak to się mówi, bez żadnych tutaj jakichś pin. To proszę was, mówi tak, każda informacja mogła być przydatna bezpiece. Już ja cytuję, to nie jest moje słownictwo. Oni wszystko potrafili wykorzystać.
genialne służby. No to już jest esbolatria, to są, nie? Czyli jako ci esbianie, funkcjonariusze, potrafili śmieci informacyjne zamienić w złoto. Cud? No, nie, to są cud albo alchemia. Mhm. Bo alchemia, jakieś takie podlejsze metale miała zamieniać w złoto. No, ale wiecie, rozumicie, powiem wam po partyjnemu, bo partia nieboszczka to wiedziała, co te esbiany potrafią wyprawiać i dlatego do ich kontroli założyła orma policaj. Znaczy nie tyle założyła, co wykorzystała, bo to orma policaj kiedyś było dodatkiem do milicji, a stała się partyjną policją do kontrolowania MO i SB. O czym oczywiście redaktor Wittstein nie wie, no bo skąd ma to wiedzieć. Tego w esbiańskich papierach nie ma. No i proszę was, jak zrobiłem analizę tych materiałów, co oni publikują w tej chwili. Słuchajcie, w tych wszystkich publikacjach IPN-owskich i około IPN-owskich wartościowe są tylko te źródła, które oni podają. Ale analizę to trzeba sobie samemu zrobić, bo analizy są... Ich analizy są bardzo słabo diagnostyczne, ale podają sporo źródłowych materiałów, więc jak ja zacząłem oglądać te źródłowe materiały, no, publikowane, no to jest w 99% to są śmieci informacyjne. Informacje nieprzydatne do sterowania. 1% był przydatny, no, ale to wiecie, na śmietnisku też można coś znaleźć. Ciekawego, no kiedyś moja żona oglądała, ktoś wyrzucił na śmietnisko całą masę książek jakichś parę lat temu. I ona tam szuka, okej, patrzy, a tu jest książka, podręcznik, prywatyzacja przez likwidację. I ona to wzięła i to jest dowód rzeczowy, że tu nie o prywatyzację chodziło, tylko o likwidację. Tam jest cały instruktaż, opublikowali. Autor, jakaś pani prof, drhap, etc., etc. Więc na śmietnisku można znaleźć perły i tam w tych esbiańskich materiałach perły są. Tylko trzeba wiedzieć... Gdzie szukać? Jak szukać, gdzie szukać i co jest perłą, a co... Na prawdziwe perły, które oni nawet publikują, to nie zwracają uwagi, a demonizują rolę śmieci. No śmieci też, no można utylizować śmieci, powiedziałbym, że IPN jest przedsiębiorstwem, które próbuje utylizować śmieci esbiańskie. Bardzo śmieci zrobić wszystko. Bardzo chwalebne zajęcie. Towarzysz Rakowski zresztą miał też takie przedsiębiorstwo jako kapitalista w okresie PRL-u. Miał przedsiębiorstwo utylizacji jakichś tam odpadów, ale energetycznych, a tu mówimy o informacyjnych. Więc proszę was, po prostu ja wam powiem. Służby PRL się zadusiły śmieciami informacyjnymi. Zbierały tego za dużo. Ja zresztą samokrytycznie powiem, że ja teraz robię za szeroki monitoring mediów i już zaczynam trochę... Żona mi mówi, że już zaczynam pochłaniać śmieci informacyjne. Prawie jakbym był esbianinem PRL-owskim. No to nie trzeba tego błędu robić i przestrzegam, a przed tym będę musiał zrobić jakąś tam selekcję i wyrzucić na śmietnik część tych wycinków prasowych, bo już trochę stosy tego wrosną. Mam nadzieję, że pojęcie wartości informacji wam już podałem, omówiłem. A teraz będzie nowy temat, który zaczniemy dzisiaj tylko, ja tak to zawizuję. Społeczna wartość informacji, a rywalizacja międzynarodowa. Tu będzie dopiero istota rzeczy. To można z datą 15 marca już, tak? Nie. Jeszcze mamy. Godzinę jeszcze z ogonem mamy. Społeczna wartość informacji, a rywalizacja międzynarodowa. 20 parę dni. A co? Rywalizacja międzynarodowa. O, to będzie ciekawe, z Francji i z Anglii. Na przykładzie rywalizacji Francji i Anglii w XIX wieku. Tu się oczy otworzy. Wiecie, no, ja ten przykład podaję, bo myśmy to sobie omawiali szczegółowo w odniesieniu planu Himmlera w stosunku do
narodu polskiego i innych narodów słowiańskich. Patroszyliśmy to. No, kto nie był, to sobie to musi uzupełnić. W XIX wieku. Więc żeby znowu ktoś nie podejrzewał nas, że mamy jakąś obsesję antyniemiecką, absolutnie nie. Źródłem tych metod walki nie byli Niemcy. W XIX wieku jeszcze Hitlera nie było na świecie i Himmlera nie było. Niemcy były rozbite na ileś tam państw. Tyle, że w 1889 roku, czyli właśnie w końcu XIX wieku. Co? Hitler urodził się w 1889. No. To pod koniec XIX wieku raptem był pacholęciem. Austriackim zresztą, nawet nie niemieckim. Więc proszę was, pokażę wam tu, że to jednak Verflucht Engländer, jak mówili Niemcy. Widzicie, jestem dialogowy. I coś miłego dla Niemców też będzie. Ktoś mi mówił kiedyś, a co by proszę pana było, jakby tu panu przyszedł jakiś agent niemiecki, a mnie bardzo miło, a jeszcze jakby się przedstawił, to specjalnie bym dla niego jakiś temat dla niego przyjemny wybrał. A jak nie, no to też by coś znalazł. Ten temat by się Niemcom przydał bardzo. Nawet do propagandy. Więc widzicie, my jesteśmy tu otwarci na wszystkie boki i strony. Zresztą światowi, pamiętacie, miał na cztery strony świata. Jakby nie było. Tylko w górę i w dół nie patrzył. Tylko w górę i w dół nie patrzył właśnie. I to był jego błąd. No ale to co by sobie miał? Więc słuchajcie. Ten temat, który dzisiaj tylko zaczniemy, napoczniemy, a porządnie go wypatroszymy za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie jest tematem, który powinien być omawiany na szkoleniach wszystkich państwowych służb specjalnych i służby zagranicznej. I planowaniu państwowym. Zresztą sami się przekonacie, bo bez tego to służby specjalne są jak tabaka w roku, albo mają się w ciuciu babkę. To najwyżej tak pod nogi patrzą i widzą tam coś pod samymi nogami, a już tam dalej nie. To są analizy sytuacji międzypaństwowej. Będziemy takie analizy robić jeszcze trochę więcej w tym semestrze, bo to właściwie zaraz jest początek semestru letniego. Łażowskie jest maj, czerwiec. Proszę bardzo. Wyjdziemy oczywiście ze wzoru Mazura. Wszystko w tych analizach ma źródło teorii Mazura i to zresztą teoria Mazura i jej zastosowania pokazują, jak w epoce przedmazurowskiej właściwie ta cybernetyka nie nadawała się do użytku w naukach humanistycznych i w analizach państwowych. To tylko techniczne sprawy. Jak tu nacisnę, to tam wyskoczy. Wzór Mazura, podstawowy wzór na moc całkowitą systemu autonomicznego. P jest to iloczyn. C to jest ilość materiału, A to jest jakość rozumiana jako zdolność do, no to jest repetycja, kolega powinien to znać. Na pamięć. Mówię tu, zbudzony w nocy, jak jest wzór Mazura? C razy A razy nie. Proszę, tak trzeba recytować. Ja już tego nie dyktuję, bo to kiedyś dyktowałem. 3 lata temu. Tylko czemu Mazur alfabetycznie najpierw A nie napisał? Nie wiem, ale szanuję jego znaczenia. Bo wszystkie wyrazy kończą się przeważnie na A. No, ale to nie jest wyraz. Nie, to jeszcze nie koniec. Ale ładnie. Wyrazy grecka litera ni. Nie wiem, szanuję. A niby to przemienne jest. Szanuję, tak przemienne, wszystko jedno. Nie, no tu, to nie, to ontologicznie C jest ważniejsze. Socjomasa jest ważniejsza niż socjoenergia, niż powiedzmy jakość materiału. No, więc P to jest moc całkowita systemu autonomicznego. C to jest ilość materiału.
Może ktoś sobie zapisać to. Ilość materiału. A, to jest jakość. Materiału. W nawiasie, w rozumieniu termodynamiki cybernetycznej. Proszę sobie tam przeczytać. Chodzi o po prostu zdolność do koncentrowania potencjału. C to jest jakość. A ni, grecka litera ni, to jest moc jednostkowa. Czyli moc. Moc przetwarzana przez jednostkę masy materiału. Możemy sobie wprowadzić oznaczenie. C z indeksem A jest równe iloczynowi C razy A. I wtedy ten wzór przekształcamy, to już jest moje przekształcenie. Użyteczne do analiz społecznych, C razy nie. Będziemy mieli tylko dwa parametry. Oczywiście te wszystkie parametry zmieniają się w czasie, a więc są funkcjami czasu. Są one wszystkie funkcjami czasu. To są wszystko funkcje czasu. No, w związku z tym możemy sobie napisać tak, że P od D. Różnie to można ujmować. Albo będzie czas jako zmienna ciągła, to wtedy T bez indeksu. Albo dyskretna, czyli skokowo zmienna, ponieważ do spraw społecznych używamy danych, no na przykład z roczników statystycznych, które podają nam rok po roku. No to będziemy stosować notację dyskretną. Ona zresztą jest no, łatwiejsza dla osób, które nie operują sprawnie analizą matematyczną. Więc tu będzie od T z indeksem I, gdzie I to jest równe tam 1, 2 i tak dalej. Albo jakieś inne numery. Dalej proszę Was, no po kolei. To jest równe C jako funkcja od T i razy A jako funkcja od T i razy od TI. No i to można zapisać tu, że to jest C z indeksem A od TI razy mi od TI. Czyli operujemy tu tak zwaną funkcją dyskretną. To zresztą wiecie, to taka uwaga socjotechniczna, jak ktoś do dyskusji z humanistami, to można powiedzieć, wiecie, my tu stosujemy funkcję dyskretną, ale jak się będziecie upierać, to będziemy stosować funkcję ciągłą i wtedy zamiast sum będą całki, zamiast różnic pochodne i tak dalej. I oni wtedy... To już dobrze, Waćku, to ja będę tańczył chłopaka, jak Chruszczow przed Stalinem. Więc słuchajcie, proszę teraz sobie napisać. Do sterowania służy moc skumulowana w pewnym czasie, czyli energia. Ale nie cała P. Ale nie cała P.
przypomnę tutaj przebiegi energetyczne w systemie autonomicznym. Myśmy to omawiali, nawiasem mówiąc, koledzy, którzy są nowi, muszą to sobie uzupełnić. Z notatek, z nagrań, czy ewentualnie z moich publikacji. No, na przykład z cybernetyki społecznej, ale radzę korzystać z drugiego wydania, a nie z pierwszego. Otóż rozkład mocy, ja będę przypominał tych wszystkich rysunków, ale przypomnę, że faktycznie do sterowania, zdanie możecie sobie napisać, do sterowania służyć może tylko moc swobodna, PS. PS od TI, powiedzmy, tak już trzymajmy się. PS od TI. Jaka jest definicja mocy swobodnej? Jest to moc całkowita od TI minus suma mocy jałowej od TI plus moc robocza od TI. Przypomnę, co to jest. Co to jest moc całkowita? Jak sama nazwa wskazuje, jest to moc przetwarzana przez system autonomiczny. Teraz P0, czyli moc jałowa, jest to ta część mocy, kto chce może sobie to zapisać dla przypomnienia. P0 jest to ta część mocy całkowitej, która musi być przetworzona dla pokrycia strat energii do otoczenia. PC, tak? Moc całkowitej PC, która? Nie! Niech kolega uważa. Moc swobodna jest to ta część. Tu nie ma w ogóle PC przecież. Moc całkowita jest to, moc swobodna to jest, powstaje w wyniku odjęcia od mocy całkowitej, to jest P, bez C. Mocy jałowej P0 to jest 0, chyba dość wyraźnie napisałem. I mocy roboczej. Moc jałowa jest to ta część mocy całkowitej, która musi być zużyta na pokrycie strat energii do otoczenia, no, związane z działaniem drugiej zasady termodynamiki, tak nawiasem mówiąc. Dlatego ten dział ja nazwałem termodynamiką cybernetyczną. Musi być zużyta jeszcze może. Musi być zużyta do pokrycia strat energii do otoczenia, czyli podtrzymanie egzystencji systemu. Jakby nie przetwarzał, to następuje w wypadku człowieka zejście śmiertelne. Czyli podtrzymanie egzystencji. W wypadku struktur społecznych, to ja tu używam wojskowej, przedwojennej nomenklatury, jest to fundusz wegetacyjny. Jak mamy jednostkę wojskową, czy całą armię, która będzie traktowana jako system autonomiczny, to, co ona zużywa na własne utrzymanie, to się nazywa fundusz wegetacyjny. To jest P0. To jest P0. I to nie ma żadnego znaczenia sterowniczego. To nie decyduje o wartości bojowej. Wartość bojowa to jest inaczej wartość sterownicza. Armia jest
organem systemu autonomicznego, jakim jest państwo czy naród, która służy do sterowania otoczeniem zewnętrznym. Jak armię się zaczyna używać do sterowania wewnętrznego, demoralizuje armię. O tym się przekonali Niemcy w czasie wojny, a teraz się przekonuje pułkownik El-Kaddafi. I to się źle dla niego skończy. Do sterowania wewnętrznego ma służyć policja, nie wojsko. Przed wojną już to dwa wypadki, gdzie użyto wojska do sterowania wewnętrznego, oba nieudane. Jeden to było rozruchy krakowskie w 1923 roku. Użyto kawalerii do tłumienia rozruchów. Oczywiście nie chciano strzelać ostrą amunicją do własnych demonstrantów, więc kawaleria dostała tylko szable bez amunicji. Karabinu w ogóle nie dostała. Policja była całkowicie po stronie demonstrantów, bo to piłsudczycy. Bojówki PPS-u dostały jako strzelec uzbrojenie z magazynów policyjnych, garnizon piechoty był po stronie piłsudczyków i tylko rząd Witosa mógł liczyć na pułk kawalerii, więc kazano szarżować na barykadę, a na barykadzie byli ludzie uzbrojeni w broń, oczywiście z ostrą amunicją, i była rzeź tych kawalerzystów dosłownie. Między innymi zginął bardzo utalentowany literat porucznik Zaborowski. Mało kto o tym PRL o tym nie wspominano. Zaborowski. Zagórowski. Zagórowski. Oczywiście, bo tradycja została przerwana, to kolega nie ma prawa o tym wiedzieć. A ja czytałem jego bardzo ciekawą powieść jeszcze jako dziecko. I stąd wiem, a moja mama mieszkała w Krakowie i była świadkiem tych zajść, więc mam dobre źródłowe informacje. Drugi przypadek był po pogrzebie Kozaka w 1936 roku. Komuniści zrobili rozruchy na cztery fajerki. Policja miejscowa nie mogła sobie dać rady. Przysłano kompanię, już nie pamiętam, jedną czy dwie, z Golędzinowa. Z ostrą amunicją przygotowaną, wyszkoloną do tłumienia rozruchów, ale komuniści kolejarze w Małachiczu odpięli te wagony z policją i nie dojechała. Więc użyto kompanii wojska. No, jakby coś takiego było teraz, to u nas by wprowadzono stan wojenny w całym kraju i posłano tam jednostki pancerne, jeszcze i lotnictwo, tak jak Kaddafi robi. I zobaczycie, czym to się skończy w Libii. W Polsce policja była bardzo dobrze wyszkolona. Gdyby dojechała, to by sobie z tym dała radę, no ale nie dojechała. Powinna była mieć własny transport. A dlaczego to można powiedzieć? Jeszcze nie było takiego stopnia motoryzacji w Polsce jak teraz. No. Nie miała swojej kolei. I proszę sobie wyobrazić, mam relację od komunisty, który stał na barykadzie. Barykada komunistyczna i kompania wojska przychodzi, wezwano oczywiście do rozejścia się. Teraz by pewnie od razu strzelano, wtedy wezwano najpierw do rozejścia, dano czas. Nie rozeszli się komuniści, jeszcze tam wrzaski, krzyki. A więc dwa szeregi, pierwszy szereg klęczy, drugi stoi. Dowódca daje komendę cel, a na barykadę wychodzi robotnik komunista i mówi: dzieci, do waszych ojców, braci będziecie strzelać, waszych współbraci mordować, na moją komendę do nogi, broń. Komendę wykonano, a porucznik znał psychologię dowodzenia, bo taki przedmiot był. Nie wiem, czy teraz coś takiego jest, ale przed wojną było w szkołach podchorążych. Dał córki w prawo zwrot odmaszerować i tą kompanię rozwiązano. Nie było żadnych represji. Dlatego, że znano psychologię dowodzenia. Tylko kompanię już rozparcelowano po różnych jednostkach. Dlaczego? Dlatego, że to już była kompania zdemoralizowana. Wojsko używane do tłumienia rozruchów wewnętrznych się demoralizuje, ono się później nie nadaje ani do walki. To Niemcy się przekonali. Te jednostki Wehrmachtu czy Waffen-SS, które były używane do policyjnych represji, musiały być rozwiązywane i parcelowywane po innych jednostkach, bo to demoralizuje. Na froncie one się już też nie nadają. Ale kto dziś o tym wie? Jeszcze takie pytanie, ale Kaddafi ma zagranicznych najemników, a druga sprawa... Może pana nie wiem, niech pan nie powtarza tekstów z propagandy. Nie wiem.
przeciwko. Ja nie wiem, może ma, może nie ma. To jest propaganda antykadafioska, która może podawać prawdę, a może podawać nieprawdę. Niech pan nie mówi, że on ma, tylko że propaganda międzynarodowa stwierdzi, że on ma. A jak pan ich nie, tego nie sprawdzał, to niech pan nie podaje tego od siebie. Zresztą pan popełnia plagiat w tym momencie. Bo pan występuje w roli świadka źródłowego, a pan tam nie był. Ja na przykład, proszę pana, mam relację świadka źródłowego, który był w Libii 10 lat temu, przysłał mi e-mailem informacje i podał mi coś, o czym sądzę, nikt z was nie wie. Otóż ten Kaddafi się wcale nie bał własnego narodu. A dlaczego ja tak twierdzę? Bo każdy Libijczyk miał prawo mieć broń w domu. I ten mój znajomy tam był i widział. W każdym domu była broń ostra, nie jakieś tam wiatrówki. No i proszę pana, jeżeli tak, to ja tylko obserwowałem na zdjęciach. Komentarze mnie nie interesują. Najemnicy, sajemnicy, to jest wszystko ściema. Może byli, może nie byli, nie wiem. Ale patrzę na tych demonstrantów, patrzę, mają broń. Między innymi nawet karabiny Mausera, to jeszcze z czasów wojny musieli. U nas nie wolno takich rzeczy mieć. Jakby pan miał karabin Mausera, 5 lat więzienia, do 5 lat więzienia, a tam mieli normalnie. Dalej weryfikuję te informacje, które mi podał, a właściwie nie informacje, tylko komunikat, który mi podał znajomy. Świadek źródłowy, więc nie ściema propagandowa, tylko świadek źródłowy. I obserwuję z tego punktu widzenia i radzę też wszystkim w ten sposób weryfikować. Oglądam zdjęcia, bo zdjęcia to są materiały też źródłowe. Ja patrzę, a tam ci demonstranci uzbrojeni na wielu zdjęciach. Czyli potwierdza to fakt, że zdobył, że mieli broń, że ten tłum był uzbrojony, proszę pana. Dalej, podają mi informację, że tamci przeciwnicy Kaddafiego zdobyli magazyn broni. No, to teraz ja patrzyłem na zdjęcia, jaką broń brano z tych magazynów. Nie pistolety, nie kałasze, tylko wyrzutnie rakiet. No to znaczy, że oni się dozbrajali w taką broń, której no, wyrzutnie rakiet to w domach nie trzymali. Teraz te najcięższe karabiny maszynowe, patrzę, taśmy z amunicją na tych zdjęciach, ale to jest amunicja do NKM-ów. Więc widzi pan, nie dajmy się manipulować. To, co w tej chwili krąży, trzeba weryfikować precyzyjnie. Ja bym prosił, żeby tu nie powtarzać ściemy z propagandy. Z telewizji po prostu. Tak, z telewizji, z prasy, radia, wszystko jedno. Tylko łapać źródłowe informacje. Tam pokazują zdjęcia. To te zdjęcia trzeba obserwować. Jaką to broń mają ci bezbronni demonstranci? A oczywiście. Się na komentarze. Druga sprawa, Kaddafi robi rzecz, no to już on nawet nie zaprzecza, używa sam to podaje, używa wojska do tłumienia rozruchów. No kochani, to już jest skończone. To jest skończone. Robi w skali całego kraju błędy, które przedwojennym naszym władzom się tylko dwa razy zdarzyło w skali lokalnej. No jak on tak robi, to jego koniec już jest tylko kwestią czasu. I tylko to jest kwestia, czy sam popełni samobójstwo, czy ucieknie, nie wiem gdzie, bo może do Chaveza, czy jego zabiją, no to tego nie jestem w stanie przewidzieć. Ale że się kończy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wracając do tego, otóż P0 to jest ten fundusz wegetacyjny. A co to jest PR? PR to jest moc robocza, która jest tą częścią mocy całkowitej P. Tej P, która jest iloczynem C razy A razy I. Która jest zużywana na wynajdywanie źródeł energii w otoczeniu. No na przykład gazów łupkowych, dajmy na to. Źródeł energii w otoczeniu. To jest
zużywana na wynajdywanie źródeł energii w otoczeniu oraz pobieranie i dystrybucję energii. Pobieranie i dystrybucję energii. Pobieranie i dystrybucja energii. I dopiero to, co zostanie z energii całkowitej po potrąceniu P0 i PL, może być użyte jako moc swobodna. I teraz, co jest istotą rywalizacji w procesach sterowania wewnętrznego i międzynarodowego? Otóż tak, moc jałową każdy system musi sam za siebie przetworzyć. Nawet właściciel niewolników musiał się sam wyspać, najeść, wypróżnić. To wszystko wymaga energii. I tego niewolnik za niego nie mógł zrobić. Chociaż jest taki nawet ordynarny dowcip, to nagrywa, ale w każdym razie on tak jest około tego, ale też nie przeczy tej zasadzie. W każdym razie, proszę was, to każdy musi sam za siebie, ale moc roboczą może przerzucić na otoczenie. I cała rywalizacja wewnętrzna i międzynarodowa to jest rywalizacja o to, żeby moc roboczą przerzucić na innych. Walka klas, właściciele niewolników przerzucają całą moc roboczą na niewolników. Kapitaliści no, nie mogą całej mocy roboczej, ale jak najwięcej mocy roboczej przerzucić na robotników. Między narodami metropolia stara się przerzucić jak więcej mocy roboczej, zwłaszcza te energochłonne technologie, na swoje kolonie czy neokolonie. To jest istota. Po prostu jest repetycja. I proszę was, oczywiście, że w danym momencie do sterowania używa się nie tylko tej mocy, która w danym momencie, w danym roku jest przetworzona, czyli tak zwany PKB. PKB to jest tylko tu i teraz, z dokładnością do roku. Tylko skumulowaną w pewnym okresie, czyli do sterowania w danym momencie używa się energii swobodnej, skumulowanej w okresie od T0, od jakiegoś tam początku do TZ, do TZ. Mocy swobodnej, tak? Energia swobodna. Energia to jest skumulowana moc swobodna. Skumulowanej. O mocy swobodnej od T i równe T0 do TZ. TZ czy jakieś tam inne, T, wszystko jedno. Mocy swobodnej. Z P, S od T. Czyli skumulowanej mocy swobodnej. Tak. I dalej. Może zamiast Z to weźmy jakąś inną, bo Z to już sugeruje, że to jest koniec egzystencji. To weźmy do T0, do jakiegoś dowolnego momentu, nazwijmy go TN. O, i tu będzie TN. O. Bo jakby było Z, to by dotyczyło całego, powiedzmy, okresu egzystencji. A to niekoniecznie. My badamy tylko koniec. Interesują nas nie tylko nieboszczyki.
Teraz patrzcie, czym to się różni od tradycyjnych analiz ekonomicznych? Otóż dla ekonomistów decyduje PKB. Porównują PKB, a PKB to jest oczywiście P w danym momencie, w roku tej, tam powiedzmy 2009, 2010. To z takich analiz Hitlerowi wyszło, że niedługo dogoni Amerykę. I przegonił Rosję. I to się na nim zemściło. Bo robił analizy tradycyjne. Natomiast my tu robimy analizy nietradycyjne. Badamy moc skumulowaną. Przecież kapitał, używa się kapitał skumulowany, no choćby odłożony w banku, ale nie tylko. W formie infrastruktury, w formie sieci drogowej, które można było mogli budować nawet 100 lat temu, ale one są. Nawet stal się bierze z szyn zużytych, przetapia i ona dalej krąży w tym krwiobiegu gospodarczym. Broń. No nie tylko używamy do wojny broń, którą w tym roku żeśmy wyprodukowali, ale broń, którą wyprodukowaliśmy w jakimś tam okresie czasu, ją mamy, nie uległa zużyciu. I zobaczycie, że te analizy energii swobodnej, znowu nie całej, PKB to jest tu i teraz całego P. Ja już pomijam, że to jest bardzo mało obiektywny miernik, ale już pomijam, nie chcę krytykować. To jest po prostu miernik całej mocy. Do sterowania tylko służy pewna jej część. Moc, a właściwie energia swobodna, skumulowana. I zobaczycie w przyszłości, ale to jeszcze nie na zajęciach za 2 tygodnie, to będziemy robili ten koncert na tej strunie. A później dodamy drugą i zobaczycie, jaka jest zgodność tych analiz z faktami i historycznymi, i aktualnymi.